Cześć trackerzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony wujek Bochum się kłania. Moi drodzy, ja dzisiaj jestem blady, bo dopiero co się ogoliłem i teraz w tym świetle wyglądam po prostu jak duch, taki bieluch. Ale moi drodzy, jestem też wręcz popłakany ze śmiechu, bo przed nagraniem z Bartkiem mieliśmy już taką salwę śmiechu z różnych powodów, że po prostu ja się już sam popłakałem z tego śmiechu. Moi drodzy, z wielką przyjemnością w dzisiejszym odcinku na tak zwanym radyjku witam nieodpalonego do tej pory malucha, czyli Bartasa. Witam ciebie, Bartas! Siema wszystkim, Bartosz się kłania. Pozdrowienia dla wszystkich widzów. Pozdrowienia od prezesa dla wszystkich widzów, bo również mnie prosił. Łeb nie urwie, jak tego nie zrobię. Prezesik, tak, jest bardzo częstym komentatorem moich filmów. Tak jest, oczywiście. I tak jak wujek mówił, po prostu już tak się naśmialiśmy przed nagraniem, że szkoda gadać. Ogólnie kupa kłopotów technicznych z mojej strony. Z mojej też. I w końcu wyszło na to, mieliśmy jechać multiplayer, ale pojedziemy sobie z radyjkiem. Tak, pojedziemy sobie na radyjku z tego powodu, że Bartek dopiero co otrzymał ATS-a, no i co? I okazało się, że żeby wbić na multiplayer, on musi grać co najmniej 3 godziny. Tak jest. Tak, jakiś monit mu się wyświetlił, że musi grać co najmniej 3 godziny, a poza tym Bartek jeszcze nie wykształcił swojego profilu w ATS-ie. Dlatego Bartek się musi dokształcić. I jak się dokształci, to wtedy dobrze. Jak się dokształci, dopiero wtedy będziemy mogli sobie tak w multiplayerze pośmigać, a śmigać w multiplayerze ATS-a to sama frajda, ponieważ tam mamy pewność, że troli nie będzie. Dlaczego? No z prostej przyczyny, tam jest bardzo mało graczy, serwery tam są wręcz puste. Wszystko nie płynnie, to, mało ludzi. Nie to, żeby mnie to cieszyło, bo ja jednak wolałbym kogoś spotkać tam od czasu do czasu na serwerach multiplayera, ale sprawa wygląda tak, że bardzo dużo graczy, bardzo dużo fanatyków, przede wszystkim tego europejskiego transportu, ma jakąś dziwną awersję do tego transportu amerykańskiego. Ale moi drodzy, na szczęście ja takiej awersji nie mam. Na szczęście Bartek się leczy z tej awersji. Przemógł się. Wszystko za sprawą oczywiście wujka Bohuna. Bardzo mi miło, dzień dobry, to ja. Nie trzeba kwiatów. Ja graf. To ja szczę pistę o żelta, chodzi rady. On tego malucha do końca życia nie odpali, mówię wam. Przepisty orzeł. Moi drodzy, ja wam dam klarowność. Co się tutaj teraz dzieje? Otóż dzieje się to, że ja jadę teraz po ładunek, bo przyjąłem sobie ładunek. Przed przyjęciem tego ładunku, tutaj w tak zwanym międzyczasie, kiedy Bartek bił się ze swoim własnym mikrofonem, to ja, moi drodzy, zrobiłem sobie taki... Nie wspominajmy o tym. No dobrze, co się wytnie z filmu. Ale o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, moi drodzy, że ja po prostu w poprzednim odcinku z ATS-a miałem czerwone naczepy. Ale na szczęście zupdate'owałem sobie modyfikacje na te naczepy. Ja jestem fanem, jestem, powiem to oficjalnie i na głos, bardzo głośno na głos. Jestem fanem modyfikacji Jessicata. Po prostu uważam, że te modyfikacje tego pana, no po prostu to jest majstersztyk. I co? I wymiatają, tak. Ja jestem fanem jego modyfikacji i głównie jego modyfikacje stosuję. No i moi drodzy... To ta strona, tak? Którą tam mi przesyłałeś? Tak. To ta strona. Tam są też modyfikacje od Jessicata, ale tam nie tylko te. Tam są różne modyfikacje. No, fajna sprawa. No, dokładnie. I moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że po prostu musiałem sobie zupdate'ować ten mod na naczepy z wersji 1.1. Wow, sprzęgło mi się poślizgało. Z wersji 1.1 na wersję 1.2. Zresztą na moim blogu macie już update, możecie sobie to tam również poprawić, kto miał czerwone naczepy, to... A do tej pory jeszcze nie rozwiązał tego problemu, no to już rozwiązanie jest. Dobrze, moi drodzy, ja sobie teraz korzystam z...
rynku przesyłek, ze względu na to właśnie, że chciałbym powozić te nowe ładunki, a ich jest 11 aż 11 nowych ładunków w tej wersji 1.2. No i chciałbym sobie coś po prostu powozić z tej modyfikacji, aczkolwiek nie trafiłem teraz, a nie, czekajcie, bo mam. Mam tutaj coś zaznaczone. Nie wiem dokładnie co to jest, jakieś domowe... Bo ja też nie mogę rzeczy. Tu na kanapie rozwalić się, nie pogniewasz. Ale gdzie, tutaj u mnie w samochodzie? O! No jasne. No to przejdziemy z radia na ten... Na kanapę. Tak jest. Bartek, czy ty zdajesz sobie sprawę jak to zabrzmiało? Nie, ja wiesz, ja nic nie mówię tam. Bartek się rozwalił na mojej kanapie, no masakra. Moi drodzy, sakramen... Jestem ubrany. Nie wnikajmy w szczegóły. Pamiętaj, że wyobraźnia widza pracuje. Domelek, kochany. Moi drodzy, pojedziemy z Sacramento do Kajenty z domowymi jakimiś tam rzeczami. Nie mam zielonego pojęcia, co to dokładnie jest, ale w sumie co mnie to interesuje? Banderola jest na naczepie, na tylnych drzwiach, więc jedziemy, nie? Dokładnie. No. Także to już jest ładunek właśnie z tej modyfikacji, o której wcześniej mówiłem. Także tylko sobie tutaj podepnę trailer i możemy jechać. Moi drodzy, a Bartek przygotował dzisaj mnóstwo pytań. Pytań, tak jest. Czy też zagadnień, czy od to znaczy, wiesz co? Wujek, zaczniemy... Już ruszasz? Startujesz? No możesz już mówić o czym... Może na początek powiemy, z czego się tak naśmialiśmy, co? No. To znaczy, a mianowicie ja wujkowi teraz wspominałem, jak oglądałem jego odcinek z farmy. Nie wiem, czy tam na pewno stali widzowie i ci, którzy na bieżąco zaglądają na twój kanał, nie tylko skaczą po filmach, czy też przesuwają, czy też wejdą, żeby napisać, że jest pierwszy. No. Bo czegoś takiego to jest oczywiście nie do strawienia, no ale dobra. Ja bynajmniej z wujkiem rozmawiałem na temat tego kwadratu, tak? Obsianego. Myśmy się tak naśmiali, bo powiem wam tak, ja już postaram się opanować swój śmiech i powiedzieć wam o co chodzi. Mianowicie, chodzi o to, że jak wujek po prostu szalał na tym kwadracie mapy, próbował zasiać ten rzepak zamiast tej pszenicy... Musisz to mówić! Ja wam powiem, myślałem, że wyjdę z siebie, stanę obok. Już miałem za telefon łapać, nie tutaj! Ale to nie był live! Spójrz na ten kwadrat mapy po prawo! Ale myślę później, kurde, to nic nie da, jak ja teraz zadzwonię, tak? Dzięki Bartek, dzięki bardzo, naprawdę. Nie, wtedy spoko. Było mi wstyd, a teraz mi jest znowu wstyd. Naprawdę. Ale najlepsze, tak patrzysz na ten siewnik, no kurzy się, sieje, no, ale zepsuł się. A ten drugi mądry z boku stoi, no i ono nie działa. Ale dwóch nas tam było. Był tam też, rozumiesz, Dżingis i też nie zauważył, nie? Dwóch nas tam było i dwa łosie nie zauważyły. Dokładnie. Nie? Ale dokładnie. Powiem ci tak, że czasami takie sprawy oczywiste, masz taką zaćmę, nie wiem, taka jakaś, jakby ci to powiedzieć, taka jakaś, no zaćma, no bo nie można tego powiedzieć inaczej. Taka jakaś zaćma ci się rzuci na oczy i nie widzisz rzeczy oczywistych. No, tak to czasami jest, nie? Ale bo mówię, słuchajcie. Bo najlepsze było to właśnie, jak ty włączyłeś ten duży podgląd mapy i było jak byk, widać, że po prawej stronie jest ten kwadrat. A ten stoi naprzeciwko farmy, no naprzeciwko farmy. No widzowie, jesteśmy naprzeciwko farmy, jesteśmy. Kur, a nie z tej strony! Oj, Bartek. Dzięki ci bardzo. No, ale dobre to było zajebiste bez kitu. Dobrze, moi drodzy, teraz od strony logistycznej, jeszcze za chwilkę powrócimy do tego tematu, który poruszył Bartek, ale teraz od strony logistycznej, moi drodzy, sprawa wygląda następująco, że tutaj kieruje mnie na Fresno, ja nie wiem dlaczego kieruje mnie na miasto, kiedy ja mogę śmiało highwayem po prostu jechać w stronę Bakersfield, czy o tak właśnie, albo nawet jeszcze inaczej, resetuj tą nawigację. Właśnie. Moi drodzy, po co mnie tutaj na Fresno kierowało? Ja mogę sobie tutaj odbić na Barstow i mogę śmiało śmigać sobie do Arizony. Tutaj Flagstaff, proszę bardzo. I ja widzę, że miasto Kajenta jest jeszcze przeze mnie nieodkryte, więc zrobię to dzisiaj po raz pierwszy. Odkryję tutaj nowe drogi. Świetnie, bo lubię odkrywać nowe tereny. Eksploracja jest u mnie na pierwszym miejscu.
No i moi drodzy, tak wygląda przebieg, tak plus minus dzisiejszej trasy, tylko że wiecie co, ja podejrzewam, że będę musiał sobie gdzieś wykręcić pauzę i ja sobie ją już teraz po prostu ustawię tą pauzę. Gdzie by ją wykręcić? Gdzie by było dobrze, tak żeby Na nie stacji. zjeżdżać? No to, no dziękuję za podpowiedź, brawo, brawo! You pleasure. Nie ma to jak przyjaciel, który zawsze pomoże w biedzie. A jak? Tak jest, tylko że tutaj wiesz, czas biegnie inaczej i też inaczej trzeba podejść tutaj z inną filozofią do tych odpoczynków. Tylko że tutaj, żeby, proszę pana, zjechać gdziekolwiek na odpoczynek, to trzeba zjechać z autostrady. No i to jest właśnie to, co mnie się nie za bardzo tak tutaj No wygania. właśnie. Tutaj, albo tutaj. Kurczę, belecie, ciężko tutaj zaprogramować sobie. Zaprogramować, jak zaprogramować, no, programuje GPS w tym momencie, tak? Ale ciężko sobie tutaj ustawić postój w takim jakimś czasie, gdzie o tutaj bym ewentualnie zjechał, ale tu jest jeszcze za wcześnie. Dobra, w takim razie, moi drodzy, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Będę myślał po prostu w trasie, gdzie się zatrzymać i tyle. Bartku, Jestem za. oddaję głos do studia. Jestem za. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. A więc tak, moi drodzy, wracając do tego problemu, czasami jest tak, znaczy, wiecie co, ja to wszystko, ja po prostu lubię się bawić w grach, obojętnie w co ja gram. I słuchajcie, gdybym się naprawdę tego wstydził, że coś tam zlamiłem, że coś tam poszło nie tak, to ja bym w ogóle tych filmów nie publikował. Ale o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że podczas nagrywania na człowieku ciąży co? Tak zwana presja. Czasami nie widzi rzeczy oczywistych, czasami... Wujeczku, tylko ja mam dużą prośbę do ciebie. Co? Nad tymi, którzy będą to dopiero oglądać. I tam edytuj na YouTubie, dodaj dymek z tekstem. Napisz, ja wiem, drogi widzu, że to ten kwadrat z prawej, tylko się tutaj troszeczkę zagapiłem. Znaczy inaczej wygląda ten film z perspektywy gracza, a inaczej z perspektywy widza, nie? To. Pewnie Bartek nieraz to doświadczyłeś, bo przecież ty jesteś Jasne, że tak. youtuberem do jasnej niepodległej. I tutaj jako branżowiec powinieneś mnie teraz wspierać, a nie jeszcze, no, Nie no, wujek, ja wilgotać przecież mnie wiesz, że ja cię tam, gdzie zawsze nie trzeba. wspieram. Bo ja cię zawsze wspieram. No i tak to właśnie jest. Moi drodzy, po prostu inaczej to wygląda z perspektywy. Zresztą ja to nie tylko w farmingu mam, ale też chociażby w serii Zagrania Wujka Bohuna, gdzie na przykład widzowie, którzy już ograli ten temat 2-3 razy, podpowiadają mi, co mam zrobić. No słuchajcie, inaczej sprawa wygląda, gdy ja do gry podchodzę pierwszy raz i dopiero zaczynam ją ogarniać, a inaczej wygląda to z waszego punktu, gdy wy na przykład graliście już tą grę i wiecie już dokładnie, co gdzie będzie. To jest zupełnie To. inna sprawa. I To jeżeli na inaczej przykład... wygląda, tak jak właśnie mówisz, ktoś gra, wiesz, po kilkanaście godzin dziennie nawet, nie? A ty sobie tam wbijasz, tak. Jeżeli ktoś mi pisze, że wujek Bohu nie ogarnia gry, no to ja od razu wiem, że ten, kto to napisał, to jest ciołek. Jest ciołek dlatego, że Otóż on to. nie rozumie tego, że ja dopiero zaczynam grać tą grę. Jeszcze nie wiem o tej funkcji, nie wiem o tej funkcji, nie wiem o tej funkcji. Zgadza się. Bo ja dopiero poznaję tą grę, ja dopiero wchodzę i wiadomo, że nie będę wiedział czegoś, co dopiero w grze nastąpi. To jest przecież logiczna logiczność, więc człowiek, który pisze mi takie coś w komentarzach, ja z góry wiem, że to pisze mi po prostu, bez przeproszenia, ciołek. No i Parfocel. tyle. Framfocel. Jak? Framfocel? Parfocel. Bo on nie ogarnia tego, że ja dopiero będę wiedział to za kilkanaście minut, gdy dojdę do tej funkcji, prawda? No Otóż tak to to. właśnie wygląda. No i... Ale są tacy, wiesz, z... Ja wolę, żeby moje gameplaye oglądali ci, którzy nie grali w dany tytuł. Bo oni nie wiedzą, co tam można Tak. zrobić. A jak wiedzą, co tam można zrobić, to potem mi kozaczą, nie? Wiesz, o co Otóż chodzi? to, No. otóż to. No, ale wiadomo, że gry komputerowe są po to, żeby cieszyć i dlatego ja myślę, że niezdrowe emocje powinny wszystkich w tym momencie opuścić. My tutaj wchodzimy do gry komputerowej tutaj na kanał, żeby zobaczyć te gameplaye, let's playe. Nie po to, żeby się spinać niepotrzebnie o rzeczy, o których ja jeszcze nie wiem, bo dopiero się o nich dowiem, tylko żeby Otóż po to. prostu bawić się tą rozrywką. No i tyle, no. Bo to jest gra, tak, żeby nas bawić, a Tak, nie się stresować. ja nawet się staram nie robić filmów edukacyjnych, takich typowo edukacyjnych, jak na przykład robi od czasu do czasu na przykład Adrian z Wolnego Kanału, prawda? On robi typowo filmy edukacyjne, a Tak. ja nawet tego unikam, żeby położyć większy nacisk po prostu na rozrywkę, tak aby ludzie, którzy do mnie przychodzą, po prostu się bawili, a nie poili się dodatkowo niepotrzebnym
rozumiesz, stresem, nerwami. No ale widać, że to nie zawsze tak jest, jak ja bym chciał, żeby było, nie? Zgadza się. Z drugiej strony życie to nie koncert życzeń. Nikt nie obiecał nam, że będzie łatwo w momencie, kiedy wyszliśmy tam z tej, że tak powiem, maminej, wiesz co. No. Łona. No akurat tyle słowo chodziło mi po języku, ale nie chcę tutaj... No dobra, z kapusty wyszliśmy. Mówić, tam. Wiesz, o właśnie, tutaj płynnie możemy przejść do następnego tytułu, który jest przygotowany na dzień dzisiejszy, o mówieniu tak przeróżnych rzeczy, między innymi na przykład przekleństw, prawda? O, to. Moi drodzy, chciałem tutaj razem z Bartkiem opowiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ ja nieraz w sekcji komentarzy przeczytałem coś takiego: wujek Bochum to cipa, bo nie klnie, nie? Coś na przykład na takiej zasadzie, albo że wujek Bochum robi filmy dla dzieci, bo nie klnie, bo jest za miły w swoich filmach. Tak. Moi drodzy, co wam powiem? On nie potrafi przeklinać. Nie, potrafię, no przecież przed filmem klnąłem. No tak, ale wiesz, tak sobie myślą, czy niektórzy tak. Nie, moi drodzy, sprawa jest tak, że człowiek tam na zewnątrz sobie przeklnie, zwłaszcza gdy się wkupi, ale to, że tak, ja sobie klnę tam na zewnątrz, nie oznacza, że ja muszę klnąć w filmach. Bo otóż dlaczego tego nie robię? Bo uważam, że nie muszę tego robić w filmach. Ja zawsze uważałem i jestem takiego zdania, że nie musisz być fajny klnąc. Możesz być fajny nie klnąc, prawda? Ale ja już kiedyś też wspominałem na ten temat, że ktoś mi też mówił, żebym miał więcej widzów, gdybym... Ale mam mało widzów przez to, że nie jest na kanale, bo ja nie klnę, tak? Bo nie jesteś kontrowersyjny, tak? Dokładnie tak. Ja wolę być kontrowersyjny z innego powodu, na przykład, że zrobiłem nie ten kwadrat mapy na polu. Weź, już nie przypominaj. Jakbym podał numer telefonu, to Bartek by już do mnie dzwonił. Pomimo tego, że odcinek był nagrywany, a to nie był live, no to Bartek już powiedział mi, że on nawet chciał do mnie zadzwonić i powiedzieć mi, że to nie te pole. Ja już wybrałem do ciebie numer, dopiero później mówię, kuźma, też to nie jest na live'ie. No i powiedzcie mi, jak tutaj z Bartkiem po prostu nie rwać boków, no. No jak? O Boziu. No i to jest z tym naszym Bartkiem. Ale jeszcze ci powiem, odnośnie tego tematu, co ruszałeś, przypomnij, kurczę, przed tym... No. W piątej części, co grałeś na farmingu przed ludzkiem, grałeś z... Jok? Na farmingu? Tak. No grałem teraz z ludzkiem, a przedostatnio grałem z... To było miesiąc temu, Bartek. To ty myślisz, że ja tak daleko pamiętam? Kurde, czy... no. No z kim? Jasne. A jak on miał? Z Kuśkiem? Nie. No Bartek, przypomnij sobie. Wiesz co? Nie, ja sobie przypomnę. Ale o co chodzi? Muszę tylko sobie przypomnieć właśnie, jak to szło. Przypomnij mi, o co ci dokładnie chodzi, to ja sobie przypomnę, z kim ja tam grałem. A, z Genghisem! No z Genghisem grałem. O, z Genghisem. Farmingu, no. Z Genghisem rozmawiałeś na temat tej seksmasterki i z dupy, nie? Tak. I powiem ci szczerze, z ręką na sercu, jak tu teraz siedzę, nie słyszałem o tej seksmasterce nic, dopiero jak wy powiedzieliście o tym na tym filmie, na materiale. No ale to akurat dobrze o tobie świadczy. No i jak ja włączyłem ten kanał, to powiem ci, jak szybko go włączyłem, tak szybko go wyłączyłem. To jest coś strasznego. Taka fajna dziewczyna, no wiesz co? To jest coś strasznego, nie? No dlaczego tak się wypowiadasz o koleżance z branży? Boże, niech ona się na mój temat też tak samo wypowie i będę usatysfakcjonowany, kuźwa. No wiesz ty co? Masakra. Ja ją oglądam codziennie. Masakra. Nie no, żartuję oczywiście. Ja nie oglądam seksmasterki. Masakra, nie? Ale... Ja nawet naprawdę nie słyszałem o tym kanale nic. Dopiero jak wy o tym napomnieliście, ja to włączyłem i jak ja zobaczyłem... Bartek, przyznaj się, chciałeś kupić sobie taką puszkę z niespodzianką, co? No jasne. Zainteresowała cię. Tak, to byś tam nie wchodził, no. Taka jest prawda, Bartek. Tak, właśnie, jak wy powiedzieliście o tym, co ona sprzedaje, to znaczy Genghis to powiedział, co ona sprzedaje, że sprzedaje używane gacie, znoszone, no to po prostu ja się zastanawiałem, czy przesunąć ten film, czy po prostu... Nie. Masakra. Przesunąć? Mój film? No wiesz ty co... To znaczy nie, no, wytrzymałem, o. Ale nie, wiesz no. co, i wtedy naszedł pomysł,
No. Nasze, twój pomysł, niby z głupoty to powiedziałeś, ale to jest zajebisty pomysł. I ja się pod tym podpisuję i nawet sobie na kartce napisałem, żeby o tym wspomnieć. Zainwestuj kuźwa w te laćki. Ale ja mam laćki, no! Ale takie na sprzedaż, one będą szły jak świeże bułki, tylko żeby po prostu było na nich wyhaftowane, czy że nie wiem tam jak to zrobione. Na jednym wujek Bohun, a na drugim latające laćki. Ale lub jakoś bym, tak. Ale to bym musiał, rozumieć, podpisać kontrakt za powiem ci tylko, laćków. Że ja jestem od razu pierwszy i zamawiam dwie, trzy pary takich laćków. No ale gdzież to, no przecież ja nie jestem biznesmenem, ja się laćki, nie nadaję. Napisem wujek Bohun, latające laćki. Ale Bartek. Kto jest ze mną, proszę w komentarzu się wpisać. Bartek, proszę ciebie, teraz o chwilę uspokojenia się. Powagi. Możesz kupić inny lać. Na koszulce, tak jak rzucam laciem na koszulce, bo ja ci laciem strzelam. Ale ja chcę laćka! Ale masz laćkę na koszulce, w moim ale sklepie. Ale ja chcę laćka! W opisie do filmu jest link do sklepu i tam jest laciek. Ale ja chcę laćka na nodze i zdjąć laćka i nim rzucić, żeby wrócił. Ale problem w tym, że ja mam taką jedną parę tylko, jedną niepowtarzalną. Prezydent Stanów Zjednoczonych chciał takie laćki, mu nie sprzedali, bo powiedział, ale że ja mam... Ale słuchaj, to podróbki po prostu, no! Ale to te nie będą latały podróbki i potem będą no, miał reklamację. Jak nie będą latały? Ja ci kuźwa nagram materiała, że będzie latał. Ale ja mam takie dalekiego zasięgu. Zasięg 700 km, rozumiesz? Czyli mi krótki wystarczy. Jak rzucę tutaj w Katowicach, to doleci nawet do Świnoujścia, trzepnie kogo trzeba i wróci do mnie. I to tak szybko. Siedzi sobie ale nie, jakiś gość. Wiesz co? Powiem ci, tak walnąłem z tym pomysłem, ale to naprawdę fajne by było. Siedzi sobie jakiś gość i rozumiesz, je zupę. A tu nagle coś przyleciało, trzasło go i poleciało i nawet nie wiem o co chodzi. I jebło go, no. Przepraszam, patło go w dupę. Ty, ja świateł nie mam. Czemu mi światła nie działają? Czekaj, działają? No też mówiłem ci włącz. Światła, no. Ale mówiłem ci, bo... Bo ja przecież... sobie nie ten knefel włączyłem, ja sobie wycieraczki włączyłem zamiast światła i się dziwię, bo ja tutaj po omacku tak... wiesz co, bo jak mam trackera na czapce... Tak. I w momencie teraz, kiedy bym się spojrzał tutaj na ten mój D-pad, no to zabieram widzom automatycznie widok drogi, tak? A, no to nie. Ja się, to tak ja się nie staram wolno. Tam po omacku, wiesz, tak, celować te guziczki i nieraz to, włączę to sobie... tampon? To tampon? Jaki tampon? Ja staram się tampon... Macku. Co? No? No po omacku, a nie tampon macku. Co ty tam... Ale nie, powiem? Tampon mówiłeś, że tampon. Jakiś tam tampon. Bartek, wiecie, zakręcony jak tampon, serio. No... Tam po omacku powiedziałem, a nie tampon. Ja zrozumiałem, że wiesz co, te filmy seksmasterki się odbiły na twojej psychice, Zesta, ja widzę. Nie włączam tego, nie oglądam, nie słucham. Jasne, oczywiście, że tak. Tylko obejrzałem rozmiary tego. Czyli... Masakra. Bartek, ja się tego po tobie nie spodziewałem. Ja myślałem, że to jest porządny obywatel. Jak najbardziej, wujeczku, ale no. Ja po prostu zgłosiłem, że film ten, nadużycie tam, wiesz. Ja tylko dlatego włączyłem. Jak mogłeś? Przecież koleżanka Sixmasterska będzie miała teraz problemy przez ciebie. Moi drodzy, żeby nie było, że nabijamy się z tego czy owego, my po prostu to... Co robimy, Bartek? Teraz, tak jest. Tyś to wymyślił, więc teraz gadaj. Co my teraz zrobimy właściwie? My robimy sobie jaja. Napiętnujemy, proszę bardzo, tak? Czy tak jest. No. Nie, no moi drodzy... Nie, słuchajcie. Ale sam powiedz to, co rozmawialiśmy przed nagraniem, co się dzieje na YouTubie, nie? No straszne rzeczy się dzieją na YouTubie. No sam powiedz, co się dzieje. No to jest totalna Bohun, patologia się robi. Bohun to zły człowiek, bo nie klnie filmy. Tak, jesteś cipa i już. Jestem cipa, bo nie klnie filmy. No masakra. Robię filmy tylko dla dzieci, bo dorośli to klną, ja muszę też klnąć w filmach. Aczkolwiek, moi drodzy, gdy ktoś oglądał serię Zagrania Wujka Bohuna, dokładnie playlistę z Grand Theft Auto 5, tam mógł dość nasłuchać się moich przekleństw w tej serii. Dokładnie. I nie trzeba być fajnym, żeby klnąć. Tym bardziej, że teraz YouTube co robi? YouTube bierze się właściwie za YouTuberów, którzy nadużywają słów wulgaryzmu. Ale myślisz, że to przejdzie?
tak, ja myślę, że to jest taki straszak, taki... Też mi się tak wydaje. Taki kapiszon wystrzelony w powietrze. Tak, 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 tak. Oj, wy orzeszki, miejcie się na baczności, bo będziemy... Dolnijcie trochę, przylagujcie, czy coś tam. Tak, tak, bo będziemy was, że tak powiem, pozbywać monetyzacji za tę produkcję. Ja tak, tak naprawdę tą monetyzację mam głęboko gdzieś, ale i tak klnąć nie będę, bo nie robiłem tego na początku założenia mojego kanału, nie robiłem tego... po roku założenia kanału, po dwóch latach, po trzech latach i teraz, gdy na YouTubie jestem czwarty, piąty rok leci, też tego nie będę robił, ewentualnie przeklnę sobie wyrażając emocje. Nie muszę mówić ku, pip, no dokładnie, co drugie słowo. Tylko na przykład wyrażając jakieś swoje emocje, na przykład coś mnie podjarało do takiego stopnia i powiem kurwa, ale mnie to wkurwiło, coś na takiej zasadzie, nie? Ale chodzi albo o to, ja pierdolę, że... ale to jest zajebiste. O, wyrażając swoje emocje, podkreślając te swoje emocje, ewentualnie mogę użyć słowa brzydkiego, takiego, które można by było na przykład ocenzurować, ale nie tak, że o, rzucam sobie kurwami na lewo i na prawo, tak, to drugie słowo, bo tak mi się jechałem podoba, bo chcę być fajny. I rozumiesz ku jak tak, oni, kul, no i normalnie tak, rozpier... Bo muszę, się, bo muszę się przyporządkować osobom, które mnie nie lubią, bądź też osobom, które uważają, że jestem cipa, bo nie klę na filmach. No. Tak? No to hello, no to jak masz z tym jakiś problem, to wyjdź. Zmień kanał. I tyle, tak, zmień kanał, wyjdź i tyle. Bo, moi drodzy, ja zamierzam być sobą i jeżeli pewnych rzeczy nie lubię, to mówię o nich, że ich nie lubię. Jeżeli tak jak nie ja, lubię, dokładnie. Mówię, że je lubię. Jeżeli nie chcę kląć na filmach, to nie będę klął na filmach, choćby ktoś mnie nazwał jeszcze raz cipą. A zresztą taką osobę banuję. No bo, tyle, bo nie toleruję, nie toleruję nietolerancyjnych. Chamstwa nie zniesę. Chamstwa nie zniesę. No. No i tak to jest, moi drodzy. No tak jak jeden często zadzwoniłem aż do ciebie, jak mi wywód puścił, nie? Pod tym, co u ciebie tam skomentowałem, że... No, co zadzwoniłem zaraz do ciebie po premierze. To mi dał w odpowiedzi na twój temat, nie? Że... No, nie będę już tego cytował, bo po prostu się nie daje do cytowania. Aha, ale... to, że ty mi wtedy dzwoniłeś, no, to było no, dziecko! No, tak, 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 tak. Ale, ale słuchaj, dziecko, a napisało kuźwa kartkę A4. To było, komentarze. To było dziecko i zanim ja tam wszedłem, to już to dziecko to skasowało, bo no, ty dałeś temu dziecku popalić. Dokładnie. No, no daj spokój. Ale to... Albo też wiesz co mnie rozbraja, druga sprawa wujcie, że już tak ci wejdę, bo teraz właśnie mi się przypomniało na Facebooku. Napisałeś, że ten filmik, tak? Ten, przepraszam, ten materiał jest niedostępny, bo tam jest problem z tym głosem. Farmingiem. Aha, no i tak, pod tym jakiś mądry człowieczek, że już tak powiem, dał pytanie jak najbardziej w temacie, skąd ściągnąć ETS, żeby nie płacić. Ano. Ja no na przykład, nie. Ja na pytania pod tytułem skąd ściągnąć grę nigdy wam nie odpowiem. Oczywiście wy sobie takie pytania możecie zadawać, ale ja na te pytanie nigdy wam nie odpowiem. Ponieważ mnie nie interesują nielegalne źródła. Być może ja nie zaprzeczam. Dokładnie. Są torenty, są różne tam pierdoły, torenty są przecież... Jakieś teraz... chomiki? No tego już miałeś nie mówić. A przepraszam. No i ten, i rozchodzi się o morskie. To... Rozchodzi się o to, że te torenty też są jakoś prześladowane przez literę prawa i są kasowane, nie? W Polsce przecież złapali największego torenciarza przecież na całym świecie. Polega tak? Się tutaj w Polsce, no w Polsce go złapali, nie? Gdzie a tam patrz, to nawet nie słyszałem o tym. I rozumiesz, z tego Pirate Bay, czy jak to się tam nazywało, ja już teraz nie pamiętam jak ten serwis się nazywał, no widzicie, no nie pamiętam dlaczego, bo się tym nie interesuję. No. Tylko słyszałem, przeczytałem gdzieś tam kiedyś po prostu w sieci, że go tutaj w Polsce złapali, a ścigało go FBI w Stanach Zjednoczonych i powiem wam, że przeciwko niemu był Facebook, YouTube i jeszcze jakiś tam serwis. Także słuchajcie, no poważnie musiał zaleźć w skórę tak wielkim morderem. To by nagrabił. No naprawdę musiał po prostu sobie nieźle nagrabić, tak? Nagrabić, no. Że go takie instytucje nie ścigały. To przecież to one przeciwko niemu złożyły ten pozew, nie? No to słuchajcie, no czyli po prostu, jak widzicie, takie rzeczy nie są dzisiaj bezkarne. I złapali go w Polsce, w Polsce go złapali, słuchajcie. To jest właśnie to. Mu nie pykło. Nie pykło mu to w Polsce, no. Myślę, że tutaj się skryje w Polsce, dokładnie. A tutaj si bum. A tu go Ziobro, ciach, Ziobro. Ziobro. No i moi drodzy, dopadła go boska ręka sprawiedliwości tutaj u nas w Polsce. Dysła kryska na matyska. A skoro go dorwali w Polsce, to oznacza, że... tutaj w Polsce my również nie jesteśmy na to obojętni. Nie możemy czuć się tu bezpiecznie. O, właśnie gwiazda i bezkarni.
I moi drodzy, powiem wam tak, mnie nielegalne źródła nie interesują. Ktoś mi tam zadał kiedyś pytanie, wujek na pewno ma coś nielegalnego na komputerze, jakiś plicek muzyczny czy coś tamtego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o muzykę, ja słucham radio internetowego. Tego jest tu jeszcze ci się wtrącę. No. I tu jeszcze ci się wtrącę, bo my jesteśmy ten rocznik, to wujek sobie przypomni, za naszych czasów chodziło się do sklepu, do Empiku czy do czegoś, kupowało się kasetę, a później jak wchodziły płyty, kupowało się płytę, tak? No dokładnie. A teraz? Teraz masz radio internetowe, ja sobie włączam, kiedyś słuchałem Spotify, ale Spotify zaczął mnie denerwować, nie będę mówił dlaczego, po prostu, no, nie chcę już Spotify'a, ale teraz, moi drodzy, sobie mam na aplikacji mobilnej OpenFM, jest tam aplikacja tego RMF-u, te Radio Muzyki, czy Miasto Muzyki, czy jak się to tam nazywa. Tak. I słuchajcie, ja sobie po prostu przez głośnik, który mam w domu, taki multiroom, no przez Bluetootha, rozumiecie, sobie przez strumieniowo sobie odtwarzam muzykę na głośnikach ze smartfona czy też z tabletu i mam muzykę bez reklam, mam muzykę taką, jaką ja chcę, temat muzyczny taki, jaki sobie zaprogramuję. Taki, jaki lubisz, tak. Tak, a ja przeważnie słucham muzyki pop lat 80. i 90. i współczesne kawałki. To piąteczka. I słuchajcie, nawet nie potrzebuję takiej muzyki mieć u siebie, bo nawet gdy jadę w samochodzie, to również sobie mam taki malutki JBC, czy JBL, taki głośniczek malutki JBL. Taki malutki głośniczek i sobie, moi drodzy, przez ten głośniczek odtwarzam tą muzykę i z gitara, tak? Ze smartfona. No i... Ładnie. Och, teraz wujek Bochum pogubił biegi. Oj. Ale tą gałę to masz zajebistą. No, tylko że czasami jak się rozgadam, to na gale gubię biegi, wiesz? No. Zdarza się. Ale już jest o niebo lepiej. Już jest o niebo lepiej. Ci, którzy z uwagą mnie obserwują, jak ja tutaj operuję tymi biegami, to jestem przekonany, że w sekcji komentarzy napiszą, że już mi całkiem dobrze idzie operowanie tymi biegami. Jedynie gdzieś tam coś poknocę, kiedy się rozgadam po prostu, tak, i stracę wątek. To jest normalne, na, to jest na walkiem z czynieniem biegów. Tak. Ale naprawdę idzie mi, ja jestem z siebie zadowolony. Ale ogólnie bardzo mi się to podoba, fajna jest ta gała. Taka już z prawdziwego zdarzenia. No widzisz, szkoda, że to tyle kosztuje, aczkolwiek można to sobie samemu zrobić, ale na przykład, tak jak Adam z wolnego kanału, miał sponsora, który mu to zakupił. O! No, i także, zobacz sobie, ile jest ludzi, którzy mają dobre serce i pomimo tak wysokich kosztów, komuś kupią tak drogą zabawkę, no bo... Naprawdę. Trzeba szczerze przyznać, to jest zabawka dość kosztowna, no to trochę kosztuje. No ale jest naprawdę wiele życzliwych ludzi, takich dobrych duszyczek, które po prostu... wiedzą, że chłopak sobie nie kupi, bo no nie ma lekko w życiu, tak? No to kupił mu po prostu, sprezentował mu taką gałkę i zobaczcie, ile przyjemności, ile radości w jego życie wniósł, nie? No. Ładnie, tak. Fajnie, ale Adrian ogólnie zajebisty gość, jak najbardziej zasługuje na wiesz, na żeby... Adrian? Żeby... Tak. Adrian jest zajebisty, to jest jeden z najbardziej szanowanych przeze mnie... jedna z najbardziej szanowanych przeze mnie person, także... Tak jest. Ja z Adrianem znam się już lata. Ja wiesz co, czego mi brakuje? Żebyście się od czasu do czasu, tak sporadycznie, nagrali tego Sprinta Jeresa. Fajnie się to oglądało. A jakby się... nie wyprowadzaj mnie z nerw. Fajnie się to oglądało, tam gadasz. Ja jestem zeźlony na... Oj tam. Ale jak się wyciągaliście po krzaczorach, fajnie to było. I drzewo wieźliście na wyścigi. Wyciągaliśmy się po krzaczorach. Ta seksmasterka normalnie zrobiła ci kompas mózgu, Bartek! Ale ja tak nie... Widzisz, bo ty zawsze chcesz usłyszysz to, co chcesz, no! No proszę, jak mi wygarną! Jakieś zaraz skojarzenia! Ja proszę, takiego... jak mi wygarną! Każdy wie, o co mi chodzi, tak? Proszę, jak mi teraz wygarną, no! Tak jak z tymi gałkami i z szczepianiem bolca. Ja tłumaczę o zaczepianiu naczepa, a ty zaraz z tym bolcem wyskoczyłeś. Szczepianie bolca, tak? Tak, bardzo interesujące. Bardzo interesujące, naprawdę. Bardzo interesujące. Nie uciekaj od tematu, nagraj Sprinta Jeresa. Bardzo interesujące. Ale słuchaj, tam powiedz mi, tam są jakieś w ogóle, bo ja powiem ci, nie zaglądałem tam i nie wiem, ale czy są jakieś przewidziane zmiany w tym Sprinta Jeresie? Oni coś ulepszą czy coś? Bartek, to jest tak, jakby się mnie zapytał, kto poleci następny w kosmos. No nie wiem, kurde, ja... Nie ja wiem, interesuje kto. Się teraz... Kto? Ricky Daniels.
No to widzisz, to ty wiesz, że ja nie wiem, to ja ciebie mogę się zapytać, czy w Spin Tires będą jakieś ulepszenia. Ja po prostu nie interesuję się teraz zapleczem tej gry. Być może będą, być może nie. Z tego co wiem, no tam się ze sobą pożarli twórcy, no bo wiadomo, no o co chodzi. No, jak wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. O kasę, tak? No i się rozumiem ze sobą. Pomiziali, popstrykali, pożarli, żeby po prostu no hajs spływał na dwa konta, może... A kto na tym cierpi? No, bo ten robił więcej, ten robił mniej, ja chciał taką samą kasę i tak dalej, potem poszło dystrybutornie, potem idź ze spam w cholerę. Szkoda gadać. To jest tak jakby, taki cały jest ten aparat, żeby dwóch chciało naraz, wiesz? To. No. Popatrzcie jakiego ja mam... Kurde, co z tym DPI myślisz? Ale zobacz, SCS też tyle ludzi pracuje i potrafią się dogadać, tak? Tyle lat. No, potrafią, czy ja wiem, czy potrafią w każdej kwestii... Słuchaj, w każdym zespole znajdzie się jakaś czarna owca, z którą się nie dogadasz, bo to nie jest... Ale tak. Słuchaj, jednak coś muszą mieć ustalone, tak? Jakąś umowę czy coś, że wiesz, w razie czego to nie wpłynie na dalszy rozwój. Tego SCS-u całego, czy gry i tak dalej, bo nie wiem, wydaje mi się, że musieli się przed czymś takim zabezpieczyć. To znaczy, powiem ci, ja bym ci mógł powiedzieć, ale ci nie mogę powiedzieć oficjalnie. A, no to spoko. No, bo znam tam kilka takich rzeczy, ale nie mogę po prostu o tym mówić oficjalnie. No to nie, nawet nie ruszajmy, żeby ktoś sobie tutaj domysłów nie snuł. Chodzi o to, jeszcze raz ci powtórzę, że... O, jakie piękne spadające gwiazdy. Chodzi o to, że w każdym teamie, w każdym zespole zawsze znajdzie się jakaś czarna owca, jakiś ktoś, kto zadzie ci za skórę, jakiś ktoś, kto po prostu będzie chciał przejąć władzę. Tak jak w firmie transportowej. Tak, jakiś ktoś, kto będzie chciał pokazać, jaki on to jest, rozumiesz, hero, jaki on to jest bohater, jaki to jest bifel z niego. Jakiś ktoś, kto będzie chciał pokazać, że jego zdanie powinno się liczyć, jakiś ktoś, kto po prostu będzie chciał ci za wszelką cenę udowodnić, że jest o kilo masła mądrzejszy od ciebie, nie? Zawsze znajdzie się taki ktoś. No ja z takimi ktośami po prostu ja ich unikam. No, ktoś no z takimi ktośami to nie ma o czym rozmawiać po prostu. Z takimi ktośami nie ma co rozmawiać, bo zawsze znajdzie się jakiś mądrzejszy od ciebie, kto będzie za wszelką... Znaczy mądrzejszy, ale w cudzysłowie. Znaczy wiesz o co chodzi. Tak jak ja już tobie mówiłem, mądrzejszy. Po prostu daleko nie szukać. Wystarczy wyjechać na zachód, podejdzie do ciebie jakiś kierowca i powie ile to on nie zarabia. On zarabia 10 tysięcy. Tak. On ma wyżywienie przez szefa zapewnione. On ma noslegi w hotelu. Mało tego, on był w całej Europie. Tak, w każdym kraju, tylko nie był w Hiszpanii, nie? Mhm. A ja się pytam, a w Portugalii byłeś? No jak? No w Portugalii pewnie, że byłem. Jak tam zajechał? Dziękuję. Przeskoczył? Przeskoczył? No. Kicnął, nie, no tak? To jest po prostu, wiesz co, ja się wtedy odwracam na napięcie i nawet jakby daleko nie szukać, 2 tygodnie temu właśnie miałem identyczny przypadek, tylko że nie było o Portugalii i tak dalej, tylko przyszedł mi koleś z busa. I to koleś z 46-47 lat. No. Jego syn ma busy tutaj, za miesiąc bierze 3 nowe i on tutaj u syna zarabia 8,5, bo on ma dniówkę. I dniówkę? Wiesz, na wszystko, tak, on na wszystko ma, na jedzenie, a przyszedł do nas, ja stałem z drugim kierowcą się pytać, czy mają 40 eurocentów, bo mu karta nie chce działać. I na wszystko ma. Przyrzekam ci. Ma, tak? Ja normalnie zjechałem, myślałem, że zjadę, nie? Bartek, dlatego widzisz, jacy są ludzie, no. Będą tacy, którzy za wszelką cenę będą chcieli zrobić z ciebie idiotę, nie? Bo z takimi też się spotkałem, że za wszelką cenę będą chcieli zrobić po prostu idiotę. A ja tego nie cierpię, jak ktoś ze mnie na siłę próbuje zrobić idiotę. Powiedzą ci, że na niczym się nie znasz, tak. Że na przykład jak nie powiedziałeś o tym, no to a na przykład czy też o tym, to powiedzą, że jesteś no ciołek albo idiota, albo będą chcieli z ciebie zrobić idiotę. Za wszelką cenę będą chcieli cię sprowadzić do po prostu do swojego poziomu. No, do parteru. To znaczy, wiesz, no... Znaczy wiesz, ja już to znałem tak, od technikum, nie rozmawiaj z idiotą, bo najpierw sprowadzi się do swojego poziomu, a później pokona doświadczenie. Bartek, to nie to, bo zawsze znajdzie się jakiś inteligentniejszy człowiek od ciebie. Także niekoniecznie... A jasne, że tak. Nie zawsze jest tak, że idiota chce cię sprowadzić do swojego poziomu, bo czasami jest też tak, że mądry jest człowiek, inteligentny. Ale taki prawdziwy inteligentny, nie mówię tutaj raz ironicznie, no tak, taki prawdziwy, tak, mądrzejszy tak, człowiek, tak. Który już niejedno przeszedł nie z jednego
nie z jednego półmiska tam jadł, czy coś tego. I rozumiesz, będzie chciał po prostu się faktycznie tam czegoś nauczyć. Ale to ja umiem odróżnić takich ludzi, którzy naprawdę coś tam ze sobą reprezentują. Ja rozumiem, jak ktoś chce cię nauczyć, wiesz, rzetelnie, normalnie i wiesz, jakoś rzeczowo, a nie próbuje zrobić z ciebie, tak jak to mówimy, idiotę, tak? No, dokładnie. Ja takich ludzi rozpoznaję zaraz. Tak jak, no słuchaj, no wystarczy zadać im podstawowe pytanie, tak jak ty, nie? A w Portugalii byłeś? No już wiadomo, no jak, z kim ty masz do czynienia, nie? No jak nie, jak byłem, to pewnie. On tylko w Hiszpanii nie był. On tylko w Hiszpanii. Kurde. Masakra. Dobra, że tak powiem, szczępisty orzeł rusza z miejsca. A jednak widzisz, przypadkowo znalazłem miejsce, żeby sobie to tuż... Pauzu nie wykręcić. Widzisz, ja tutaj nawet krążyłem kursorem koło tej stacji, koło Barstow, czy też pod Barstow, ale mówię, dobra, zobaczymy w trasie, czy ja tam w ogóle dojadę, ale udało ja tak się podniosłem łeb z tej wersalki na chwilę, tak widziałem, że tam się kręcisz, no ale wolę leżeć. A ty wiesz, że ciebie na tej wersalce podczas jazdy nie powinno być? Ja cicho! No. I proszę pana, tutaj pojedziemy sobie już teraz do Kajenty. Ja mam nadzieję, że bez przystanków. No skoro przejechałem tyle mil z Sacramento, tu... O kurczę, to nie jest jeszcze połowa drogi. Ale mam nadzieję, że jednak dojadę. Jednak dojadę. Dobra, zobaczymy. No, mam nadzieję, że tak będzie, że bez przystanków teraz już. Bartku. Jestem. Bartłomieju. Melduję się. Słyszałem, że zmieniłeś pracę. Tak jest. Opowiedz coś o tym. Dlaczego zmieniłeś pracę? Dlaczego zmieniłem pracę? Mało ci płacili. Nie. Mało hajsu z YouTube'a. Nie. A co? Z YouTube'a wcale. No to co? Słuchaj, się nie, stało? Chodzi o to, że jeżeli bym patrzył pod względem hajsu i wypłacalności i tak dalej, i atmosfery, no, jak najbardziej w porządku. Super. Mm. Tylko że no, kurczę, no te wyjazdy tam zrobiły się takie 3 na 1 tygodnie. I tydzień w domu, faktem, no jednak tydzień w domu sobie posiedzisz, ale 3 tygodnie w kabinie, no to jest nie dla mnie, jak wiesz, ja trzymałem się zawsze od tego z daleka i przy samym zatrudnieniu też właśnie z szefem i z szefową rozmawiałem, że piszę się, ale żeby nie było w ogóle żadnej mowy o wyjazdach na 3 tygodnie. Doskonale wiedzą, że o tym na samym początku, na samą dzień dobry wspominałem. No to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest trochę taka bardziej głupia. Nie wiem, co niektórzy mogą po prostu, tak jak już powiedziałem to na swoim materiale, który dzisiaj dodałem, no, że zwolniłem się z pracy, że mogą powiedzieć, że jestem głupi czy cokolwiek, ale nie trawię tego samochodu. Nie trawię tego Mercedesa. Ja i tak, że pół roku na nim wytrzymałem, to jest... sam siebie podziwiam. Bo to jest samochód po pierwsze nie do jazdy, po drugie nie do funkcjonowania na pauzie w środku, bo no jest masakra. Ani się tam położyć, bo to wyro jest takie, że no pożal się Panie Boże. Na materiale to pokazuję, jest cienki materac, wąskie to łóżko, nawet przyjrzyjcie się, ja o tym na materiale nie powiedziałem, ale przyjrzyjcie się, tam jest nawet wycięte z tyłu w kabinie takie jeszcze, taki garb zrobiony, żeby chyba jakiś projektant, ten niemiecki się w porę przebudził, wiecie co, i pomyślał, wiecie co, to łóżko może być za wąskie, tu pół kabiny troszeczkę poszerzymy. Jest zrobione takie wybrzuszenie i taka czarna szwama wsadzona. No, masakra. Ja ci powiem, nie wiem czy to jest pod tym względem, że ja zacząłem jeździć na DAF-ie, rozpocząłem swoją kadencję, czy o co chodzi, ale do tego samochodu jestem najbardziej przyzwyczajony i ten samochód mi jak najbardziej odpowiada. Zgadza się pod względem komfortu jazdy, przypominam jazdy, bo trzeba rozróżniać, jazda, a na przykład weekend czy stanie na pauzie. Bo jednak pod względem jazdy, no to jak najbardziej... Z tego co ja wiem i z tego co słyszę od innych kierowców, żeby nie było, że ja tu wiesz wujek o co chodzi, no, ale z tego co słyszę od innych kierowców i sam też osobiście miałem okazję się przekonać, to jednak przoduje pod względem komfortu jazdy Volvo, bo tam się jedzie jak w osobówce. No ale dobrze, no ale rozmawiałeś ze swoim pracodawcą, nie może dać innej ciężarówki? Nie, tu jest po prostu tak, że szef po prostu tylko w Mercedesy idzie i nie ma w ogóle innej opcji. On miał kiedyś DAFA. On miał kiedyś DAFA na samym początku, z tego co pamiętam, mówił i szefowa też mówiła, że pierwsze auto ich to był DAF, ale strasznie się sparzyli na tym aucie, nie? I to też może mieć duży wpływ na decyzję, tak? Mhm. Bo wiesz jak to jest, kupisz coś sobie, niby jest dobre, ale akurat tobie się trafi trefne coś.
już będziesz do tego zrażony, tak? A ja jednak jakim dachem jeździłem, no powiem ci, żaden jeszcze mi nie zrobił żadnego psikusa przez ten czas, jak jeździłem i teraz się właśnie obawiam, bo ja tyle razy o tym wspominałem, że nie miałem żadnej przygody z dachem, żeby nie było teraz, że ja wsiądę na tego, u Sławka i zaraz na pierwszym wyjeździe coś mi wyskoczy, nie? Wiem, może to być dla niektórych głupie albo coś, ale po prostu, no nie, ten Mercedes w ogóle do mnie nie przemawia i no, dla mnie to była masakra, nie? Jeździć tym samochodem. Słuchaj, coś tutaj mam takiego dziwnego teraz w grze. Tak. Mam retarder włączony i nie potrafię go wyłączyć, ty. Co ty gadasz? No, te guziki, które mam przypisane do retardera, tak jakby mi tego retardera w ogóle nie wyłączały. Trzeba zadzwonić do Batmana. No tutaj mam zwiększenie siły i zmniejszenie i zwiększenie, no ale kurde, co z tego? Ja naciskam na te guziki i nie zareaguje. Jak teraz biję bieg i ruszę, znowu mam monit, że retarder jest włączony. Ja tutaj już miałem wcześniej ten monit, tylko ja go zignorowałem, bo świetnie się z tobą bawiłem. Natomiast teraz postanowiłem to jakoś ogarnąć. Sprawdzić? No i co? I nie działa mi to. Nie prądzi. Kurde. Smoleto, ja to sobie po prostu rozwiążę ten problem po... Ale słuchaj, to cały czas masz uruchomiony retarder? No, cały czas, że niby pracuje. Ale wejdź w opcję, którym klawiszem się zmienia. No właśnie to zrobiłem. Ustawiłem nawet na nowo te klawisze. Ale jak nic? Tutaj próbuję... I nic, tu mi nie reaguje. No come on. To jaja. Jeszcze mi się radio włączyło pod tym klawiszem, co miałem, rozumiem. Ja tutaj mam klawisz taki i taki, no to włączam go sobie, żeby ten retarder wyłączyć, nie? A tu mi się radio włączyło. Co jest całkiem się na... Nie, ja podejrzewam, że profile na kontrolerze mi się zmieniły, wiesz? Może dlatego, tak, może być. I dlatego teraz tego nie wyłączę. Znaczy, wiesz co, no na pewno nie jechałbym z włączonym retarderem. Po prostu chyba coś mi się w kontrolerach, w ustawieniach kontrolerach stało, bo czasu do czasu mam coś takiego, że kontroler mi zaszaleje z profilami, które mam ustawione pod daną grę i widocznie jak sobie chciałem włączyć coś innego, no patrz, tutaj chciałem po prostu włączyć retarder, włączyło się radio, czyli po prostu coś się tutaj z profilem w tle tak mi pomieszało. No come on, no przecież hello. Ale nie, to przecież z aktywnym retarderem byś nie ujechał. No ale widocznie mam na tej najmniejszej sile, wiesz? Ustawione. No może tak. No. Mam tutaj up down, no, ale jak robię nawet up down, to też mi to nie działa. Domyślnie, nie? Podstawowo mam up i down. No ale co z tego? Kiedy tego nie mogę wyłączyć? Jest up. No to mi się fale radiowe zmieniają. No come on! Hello! Co tu się w ogóle dzieje? Odtwarzanie Ameryka, proszę bardzo, przewijam sobie fale radiowe. No come on! Co się tutaj mi stało w tej grze? Retarder sam mi się włączył, radio mi się przełącza. No hello! No co jest? Czekaj, sprawdzę tutaj na kontrolerze. Aha. Profil domyślny mi świeci zamiast profil na tego, na ATS-a. No dobrze, jestem w domu. Po prostu nie ten profil mi się włączył, ja sobie mogę teraz przełączać co ja chcę i kontroler mi nie zaprądzi tak jak ja bym chciał. Dobrze, no trudno, pojadę na tym retarderze. Co zrobi do końca? Przełącznik ustawienia góra-dół. No to jak zrobię góra-dół tutaj zaś, no to mi się, wiesz co zrobi? To mi się zaś mapka zmienia. No. Kurza twarz. Czekaj, może teraz się udało, też nie. Nie może widzowie, udało, widzowie udało. Co nie... Czekaj, tak? Udało Masz? Mi się, tak. Masz? Udało mi się. Pewnie widzowie znowu, bo z boku siedzi. Wie, ktoś tu, trzeba to i to i to i to. Nie, teraz mi się udało. Bo a chodzi... co tam było? Na padzie mam taką dziwną rzecz. Na tym padzie, którego używam jako kierunek. Że jak przełączę teraz, bo mam tutaj profile na padzie, profil 1 i profil 2. Jak przełączę sobie na profil 1 na padzie, to włączają mi się inne funkcje, a jak sobie włączę profil numer 2, to inne funkcje. I ja, żeby mi się to nie myliło, zazwyczaj nie używam dwóch profili pod daną grę na tym padzie, tylko zawsze używam jeden. Ale wiesz jak to jest, na ślepo gdzieś sobie trafisz tam palcem, gdzie nie trzeba, na tym kontrolerze i włączy ci się profil 2. Tego, którego normalnie nie używasz i to potem dzieją się takie cuda w grze, nie? A no właśnie. I ja po prostu chcę sobie powiększyć na profilu numer 1 widok na mapie, czyli ten zoom, ale włączając sobie profil numer 2, to włączam sobie retarder. Rozumiesz? Rozumiem. Na tej samej funkcji, co tutaj zoomuję sobie na GPS-ie mapę. I gdzieś tam sobie musiałem pstryknąć niechcący, że włączyłem sobie retarder na profilu numer 2, bo nie wiedziałem, że mam profil numer 2. Myślałem, że jest normalnie standardowo profil numer 1, na którym sobie zoomuję mapę, tak?
No i tak to jest, że jak masz tego za dużo, to potem to ci lubi komplikować życie, nie? Dlatego zawsze coś musi być, kurde, sprawić, nie? Dlatego już wkrótce będę miał fajny gadżet, ale to wam pokażę. O! W serii Guide. Spodziewajcie się tak za około 2-3 tygodnie w serii Guide. Fajny materiał z mojego całego stanowiska, gdzie wam pokażę całe moje stanowisko, które zostało zupdate'owane. Oto byłem proszony już dziesiątki razy. Oraz pokażę wam nowy gadżet, który dołączy do mojej kolekcji obecnych gadżetów. Mogę tylko powiedzieć tyle, że będzie to gadżet, który będzie nastawiony na symulację, czyli będzie sterownikiem, kontrolerem. No dobra, powiem wam. Będę miał taką prawdziwą stacyjkę do odpalania dziewiątki oraz pełnowartościowy, pełnofunkcyjny kierunkowskaz, na którym będę mógł włączać kierunki, na którym będę mógł włączać światła, różne pozycje, nawet mrugać długimi, czy też włączać sobie po prostu długie ze stacyjki, z tego, no, wichajstra, tak jak to jest w prawdziwym samochodzie. Mało tego, będę miał kontroler, który nazywa się ProRace 2. I normalnie kluczyk będziesz mógł wyciągnąć ze stacyjki? Tak, normalnie będę mógł kluczyk włączyć. Ja. Ty to dorobisz mi zapasowo, jak będę do ciebie przyszedł pojeździć. I to będzie trzystopniowa, trzyskokowa stacyjka, tak jak to jest w prawdziwym samochodzie. No. Czyli zapłon, przekręcasz. Raczej najpierw będziesz miał te pobudzenie, później zapłon pobudzenie, i rozruch. Zapłon i rozruch, tak. Fajna sprawa, kurde. No, tylko że tutaj w ETS-ie i w ATS-ie nie masz tego pobudzenia, tylko masz od razu zapłon, nie? Dokładnie. Ale to się da przeskoczyć. Po prostu na pozycji 1 nie będzie żadnej funkcji przypisanej. I tym wszystkim, i tym kierunkowskazem, i tą stacyjką będzie rządzić sterownik, który nazywa się ProRace 2. Mało tego, ten ProRace 2 ma w sobie wyświetlacz, gdzie może sobie zaprogramować na wyświetlaczu wartości do wyświetlania. I na przykład tak, ja mogę sobie na tym wyświetlaczu tutaj teraz na... gdziekolwiek go sobie umieszczę, mogę sobie zaprogramować, że ma mi pokazywać na przykład wartość, ile jeszcze kilometrów zostało mi do oddania ładunku. Albo mogę sobie zaprogramować, żeby mi pokazywał, który bieg teraz mam włączony. Albo jeszcze inaczej, mogę sobie zaprogramować, żeby mi pokazywał różne wartości, tamtego jest multum, nie? Mało tego, w niektórych grach na przykład nie działają te kontrolki na kierownicy, tak jak na przykład w ATS-ie, w ETS-ie drugim nie działają te kontrolki, które ci pokazują obroty, tak? Czyli startują od zielonego poprzez żółte na czerwone pole, ale ProRace to robi, pokazuje ci te obroty, dzięki temu będziesz miał jeszcze większą kontrolę nad obrotami. To jest fajne, będziesz wiedział, kiedy dokładnie zredukować, albo kiedy dokładnie wbić bieg wyżej. Fajna sprawa. I to po prostu będę miał już niedaleko. To jest przyszłości. taki normalnie ogólnodostępny zakup, że można to gdzieś zamówić, czy jak to wygląda? Powiem ci tak, to robi dla mnie pan Paweł. Pana Pawła. A właśnie. To robi dla mnie pan Paweł, ale sam sterownik może sobie zakupić na stronie Zabijmienie, powiem ci teraz. Wrzucę link do tej strony w opisie do tego filmu. To jest sklep, który jest w Anglii i on po prostu specjalizuje się w produkcji przeróżnych kontrolerów, sterowników pod peceta i nie tylko. I on między innymi ma również już takie gotowe komponenty dla kierownic Tubemastera, czy też po prostu Logitecha, ale bardziej on idzie w stronę tego właśnie Tubemastera i tam może sobie po prostu zakupić, tak, takie już gotowe rzeczy, albo może sobie kupić półprodukty i sam sobie z nich stworzyć pełnowartościowy produkt. Fajna sprawa. Waga, ale chyba zamknięta jest. Tak, zamknięta. I oczywiście, że fajna sprawa. I ja się cieszę, że kolejna serdeczna osoba w moim życiu się po prostu nadarzyła, która dla mnie to wykona, prawda? Czyli podłączy mi to tam... Znaczy, pan Paweł zrobi mi całą taką... Ale to będzie z czegoś konkretnego stacyjka, czy jakaś tak, taka... Tak, to będzie normalnie stacyjka z prawdziwego samochodu. Tafa? Tylko, nie wiem jakiego, mówił, ale nie pamiętam jakiego. Chyba z jakiegoś... no wiesz, das Auto, nie? Chyba z jakiegoś Volkswagena. Tak. I rozumiesz, to będzie normalnie, bo z ciężarówki ona by była za duża. To nie chodzi o to, żebyś miał taki dupny wichajster przy kierownicy, kiedy sam korpus jest malutki, tylko żeby to było takie, wiesz, no, w miarę, no, przyzwoite do tej kierownicy, nie? Takie proporcjonalne, a nie, że masz taki dupny wichajster, tylko
żeby to jakoś racjonalnie wyglądało. To będzie po prostu z powodu osobowego i to będzie prawdziwy kierunkowskaz. Najprawdziwszy, nie taki kontroler, tylko najprawdziwszy kierunkowskaz i najprawdziwsza stacyjka, która również pochodzi tam z jakiegoś samochodu. Mało tego, będę miał jeszcze dodatkowe przyciski, gdzie normalnie sobie będę odkrywał takie wieczko i na przykład na takim przełączniku w stylu retro, jeszcze z diodą u góry, będę sobie włączał i wyłączał dane funkcje. O! Kurde, i fajna takie, sprawa. To takie przełączniki z takimi zawleczkami. No i normalne, zwykłe knefle, nie? Jestem jeszcze ciekawy, kiedy wymyślą, że w ciężarówce sobie na przykład podłączę chipa pod komputer od ciężarówki, od komputera zwykłego do komputera do ciężarówki i sobie na przykład będę kierował kierownicą przy ciężarówce na komputerze. Co ty chcesz zrobić, ciężarówkę zdalnie sterowaną? Nie! Na pauzę zjadę, podłączę laptopa pod komputer do ciężarówki cały i wiesz, kierując kierownicą, kierownicą ciężarówki i zmieniając kierunki i tak dalej, biegi i wszystko będzie działać mi na laptopie. Takie rzeczy, Bartek, już są możliwe. Wiecie, zobacz sobie, głupia kosiarka na zdalnie sterowane, tak? Tobie kiedyś ten rozrzut stanie! Głupia kosiarka! Zobacz, głupia kosiarka do tego! Chodzi o to... Ty mnie zabijesz, kurwa, kiedyś! Bartek! Pierdykniesz, kurwa! Rozmawiamy o ciężarówkach, ty z kosiarką wyjesz! Bartek, bo nie dałeś mi szansy przejść z tematu do tematu! O Boże, dobra, mów co z tą kosiarką. Bartek już tam pewnie popłakany. Chodzi o to, że skoro mamy na przykład kosiarkę zdalnie sterowaną, gdzie chłop sobie siedzi gdzieś tam na trawniku i ją steruje, gdzie ona dokładnie ma jechać, no to dlaczego ktoś nie mógłby wymyślić jakiegoś sterownika, który steruje ciężarówką? Da się, na pewno się da. I słuchaj, na przykład teraz już oglądałem na TVN Turbo wczoraj. To jest samojezdne. Dajżesz mi powiedzieć, chłopie, bo ci jestem laciem. Rzucaj! Rozumiesz, oglądając czy na TVN Turbo, gości to byli nastolatkowie, którzy schałkowali Teslę. Potrafili tą Teslę wyhamować, otworzyć drzwi, różne rzeczy robić. To byli hakerzy nastoletni, oni schałkowali Teslę. I przejechała Tesla koło nich, im to zajęło, no, uno momentu, dup, oni zatrzymali tą Teslę. Ja pierdzio. No to widzisz, skoro mamy już to samochody... To jest niebezpieczne, tak? Ale patrz, jakby nie było, mamy już samochody zdalnie sterowane, więc ktoś prędzej czy później, nie wiem czy już nawet nie ma, wymyśli ciężarówkę zdalnie sterowaną. No to jest przecież było o tym Mercedesie, czy jakoś tam nie był... Może ona już jest, może ona już istnieje. No. Mercedes czy ktoś tam właśnie miał te funkcje, czy Audi, kurczę, i koleś normalnie na parkingu zszedł do samochodu, a samochód był odpalony, włączone światła, włączone wycieraczki, a samochód był normalnie zamknięty, nie? Ktoś przez komputer, przez internet uruchomił mu samochód, bo on miał taką możliwość, tak? Logował się na coś tam, wiesz, no wszedł bynajmniej w samochód przez Bluetooth, czy nie wiem jak to się tam nazywa, przez internet i mógł sobie odpalić, tak, przed wyjazdem, żeby samochód się rozgrzał, czy... A ktoś mu się włamał. Włamał mu się normalnie na samochód, nie? Przez internet, kuźwa. Dlatego, Bartku, ja jestem bardzo otwarty na nowoczesne technologie, jestem bardzo otwarty na nowe propozycje, ale bez przesady. Tak. Na przykład nie kupiłbym sobie nigdy lodówki z podłączeniem do internetu, testują sobie... No za się śmieje, no. To są takie lodówki, zamawiają ci same jedzenie! Tak mają w Japonii! One skanują lodówkę, widzą, że na tej półce jest mało mleka i se zamawiają w sklepie internetowym mleko! Nie mogę! Nie oglądasz Gonciarza, widać od razu. Ja widziałem, oglądałem taką lodówkę, wiesz co, nie musisz otwierać drzwi, żeby zobaczyć, tylko ona się przyciemnia szyba i widziałem taki właśnie cwancyk, że tylko cyk naciśniesz i jest szyba z przodu. Normalnie cały czas jest zasłonięta, jest czarna, że nie widać. No. A pstrykniesz i ona się rozjaśnia, ta szyba, to znaczy robi się przezroczysta, o. No. Światełko masz w środku, możesz sobie zobaczyć bez otwierania lodówki, co masz w środku, ne?
To widziałem. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że nie używałem tej funkcji nowej w ATS-ie i w ETS-ie, że mogę sobie przybliżyć pole widzenia, tak jak w Fernbusie. O! Tylko teraz gdzie to było? Czekaj, sterowanie kamery, może tutaj to będzie? Z dachu, z okna, z koła, z dupy. Posteruj kosiarką. Posteruję kosiarką. Więc tego tutaj jest tyle, że łatwo się pogubić albo przeoczyć po prostu tą funkcję. Zobaczę, może ją tutaj wyłapię gdzieś. Przyspieszenie kierunku powolutko. Uruchom hamowanie silnikiem, włącz zwiększenie hamulec naczepy, zwiększenie siły retardera, to już wiem. Pyk, światła, tryby świateł, przednie, długie, dźwięk pneumatyczny, taki, owaki, wycieraczki, tempomat. Wznowienie tempomatu, tak jest. Rozdzielcza informacje. Kurde, nie widzę tego tutaj. Wędrująca, taka, no tego tutaj nie widzę akurat. No dobra, to next time'em sobie to jakoś... Tak jest. Ogarnę. Ogarniesz. No nie wiem, może to dopiero zostanie wprowadzone. Ja się już tym wszystkim tracę, wiesz co, tych informacji jest tyle, że człowiek zaczyna się w tym wszystkim gubić. To za dużo opcji, nie? Za dużo opcji. Znaczy nie, no powiem ci, że ja nie tylko ETS-em i ATS-em się interesuję. Śledzę kilka tematów na raz i potem wszystko ci się pierdzieli, co gdzie już było, nie? No. Także... Wracając do tematu, taki haker na przykład, haker. Hakuje lodówkę i ci na przykład zamówi jakieś jedzenie, którego ty nie zamawiałeś. Albo na przykład ci odmrozi tą lodówkę, nie? O, albo tak. No. Przychodzisz rano do lodówki, a tu mam żarcia nie ma. A to pływa. No. Nie, to jest... Ja jestem otwarty na nowe technologie, okej, nie ma sprawy, ale... No to inteligentny dom cały tam, co też był taki program, nie? W granicach zdrowego rozsądku, nie? Dokładnie. Tak jak nie wiem, czy oglądasz tego nowy gadżet. No. To Techwika prowadzi, nie? Na YouTubie. No. Zajebisty koleś ogólnie. Super kanał i ten program nowy gadżet też jest fajny. Na przykład ostatnio oglądałem z tą poduszką powietrzną na głowę. To jak rowerem jedziesz, masz założone, wiesz, normalnie na szyi taki kołnierz i w razie upadku tam czujnik, wiesz, jest i on to, nie wiem, przelicza czy coś, no i przed uderzeniem o glebę, no to otwiera ci się poduszka, że zasłania ci całą głowę, osłania, nie? Aha. No. Druga sprawa, no to korkociąg na kot, że jak otworzysz wino, wsadzasz korek, taki... Fajny, wiesz, taki fajny gadżet. Ja siedział z dziewczyną i właśnie to demonstrował. Otworzył wino, jej pół butelki jeszcze było, no to wsadził ten korkociąg taki, wiesz, korek tymczasowy na kot. Normalnie, wiesz, tam 5 było tych kółek, co było, trzeba było ustawić odpowiedni, wiesz, no ten kot. No i tam napompował go, że tam się rozszedł w środku, w tej szyjce, no i nie szło go wyciągnąć. Kot zablokował i koniec. Także nawet dziecko czy ktoś by ci tego już nie otworzyło, nie? A no widzisz. Fajna sprawa. No i druga sprawa jeszcze z tym, na lampkę, że możesz sobie podłączyć do gniazdka takie specjalne urządzenie połączone przez Bluetooth z twoim iPhone'em, czy tam czymś, i z miejsca na przykład, nie wiem, z 10 metrów możesz sobie lampkę włączyć, nie, przez telefon. Mało tego, aplikacja na smartfonie pokazuje ci aktualne zużycie prądu przez tą lampkę, czy cokolwiek tam masz podłączone wtedy przez to urządzenie. Ile płacisz, wbijasz tam wtedy w tego swojego smartfona, wiesz, aktualną stawkę przeliczeniową, ile płacisz za tego tam kilowata, czy jak ktoś tam mówi. I wszystko ci pokazuje. Ile z tego gniazdka poszło kasy, ile prądu zużyło. Tak, to jest dobre. No fajne to jest, naprawdę. To jest akurat dobry. I to mnie kurde wciągnęło, ci powiem, wiesz? No, to jest... Bo na przykład siedzisz sobie na kanapie wygodnie i chcesz lampkę odpalić, którą masz podłączoną gdzieś tam w rogu. Cyk, smartfon, myk, lampka chodzi. Oprócz tego jeszcze widzisz, jakie jest zużycie prądu. To jest akurat fajna. No. Rzecz. To jest fajne. Co tam kombinujesz, że tak cicho siedzisz? Nie, przeglądam funkcję tutaj... Aha.
w rozgrywce, wiesz? Może tutaj to gdzieś było, no bo ja nie wiem, czy ja to przeoczyłem gdzieś, czy kiczo, czy to po prostu dopiero zostanie wprowadzone. Pogubiłem się w tych niektórych rzeczach. Ale wiesz co, powiem ci jeszcze, wracając do tego tematu z tym YouTube'em, z tym ostrzeżeniami i tak dalej. Przyznam ci się bez bicia, podglądam Dąbrowskiego, jego program z dupy, ponieważ no czasami boki idzie zerwać, znaczy czasami, no dosyć często, ale on też sam zauważył i widzowie u niego, że bardzo mało powiadomień idzie, nie? O jego nowych produkcjach. Tak jakby YouTube specjalnie mu robił, wiesz, pod górkę, nie powiadamiał... Ale to jest to związane z, wiesz czym, z słowami. Sama nazwa już, nie? No, przecież nie wyskakuje ci. Nawet napiszesz z, d, u, p i nawet jeszcze y ci nie wyświetla YouTube. Nie ma tej nazwy po prostu. YouTube tej nazwy nie podaje. Mm-hmm. Jak na przykład zrobisz szukaj i napiszesz z, później odstęp d, u i nic, tylko wyskakuje z duping albo z d, z du, albo z duli, albo z dumą wspieramy mamy. Ale z dupy nie wyskakuje. Też takie kurczę dziwne. To by było tutaj Ja gram. Tak, z tym pistolożem się odzywa. To by było gdzieś, rozumiesz, w sterowanie kamery, ale nie widzę tego tutaj. Chyba, że naprawdę coś. No myślałem, że to już zostanie wprowadzone. Może jeszcze tego nie ma. Albo tego nie ma, albo ja tego po prostu nie widzę, no. Jakiś widz na pewno, który o tym wie, już tam ci mówi, wujek, to musisz z tamtej strony. Nie, bo takie zoomowanie wiem, że mieli wprowadzić, tylko że kurczę, no nie wiem, jakoś tego ja nie widzę. Może to przeoczyłem, może to się jakoś po prostu, no nie wiem, inaczej nazywa, albo... To być. No, ale nie dało mi to spokoju, wiesz? Nie, poprzepijamy to. Być może tego po prostu nie widzę. Znajdzie się. No. Oczywiście, że się znajdzie, nie ucieknie, nie? To. Chociaż ja z tym trackirem, no nie mam źle, to jest fajna zabawka, fajny gadżet. Zresztą ci, co sobie porobili free tracki i tak dalej, no wiadomo, że trackir będzie szybszy, aczkolwiek jak widziałem tych, którzy grali na free trackach, no to nie zauważyłem jakiegoś specjalnego opóźnienia, czy żeby, nie wiem, czuli jakiś większy dyskomfort przy używaniu tego free tracka. Znaczy, powiem ci tak, Adrian z Wolnego Kanału mi mówi, że czasami ten free track szaleje, ale ogólnie chodzi mu dobrze. On na przykład tam często ma takie zjawisko, że ten free track po prostu mu się wyłącza podczas gry i musi go sobie czas aktywować, nie? No. Ale tak ogólnie to jest dobrze. Tak ogólnie to jest dobrze. A teraz z niecierpliwością czekamy na farmę. Czy ja wiem, że tak z niecierpliwością, po prostu czekamy. Zobaczymy, kurczę. Ale naprawdę, ja już się nie mogę doczekać, już kurde. Bo wiesz, powiem ci, jest takie... Głupie uczucie, jak teraz gram sobie na przykład farmę tą 2015, tak nie wiem. A czy to jest sens jeszcze w to grać? Tak sobie człowiek myśli, kurde, przecież zaraz będzie nowa no i od nowu będzie... No ale właśnie, no ale jak tak, jak się wjedzie, kurde, się odpali te ciągutki, jedzie się zaorać odpowiedni kwadrat mapy, będziesz obsiać. Powiem ci tak, no, nie jeden gracz będzie miał takie podejście, że aha, jak już teraz za... No bo w tym miesiącu wychodzi. W tym miesiącu wychodzi. W październiku? No tak, w październiku, nie? Dobrze mówię? A tak, 20, tak? Jakoś. 20 któregoś chyba. No. Wychodzi właśnie Farma 17. No to wielu graczy sobie myśli, a po co ja tu mam już grać w tą 15, kiedy wiem, że... Znaczy... Tych graczy, ci gracze tak myślą, którzy wiedzą, że zakupią sobie 17. Natomiast ci, którzy zostają na 15, no to grają tą 15. Nie, normalne, tak. Ale ci, którzy wiedzą, że na 100% przeskoczą na 17, no to już nie grają w 15, no bo po co ja tam mam czynić jakikolwiek progres, jak chyba za chwileczkę będę musiał zrobić wszystko na nowo w 17, tak? A powiem ci jeszcze taki cwancyk, że włączyłem sobie starego lapka, uruchomiłem, wyciągnąłem z szafy, uruchomiłem i odpaliłem sobie Farming Simulator 2009. Wow. Ja pierdzielę, wujek. Lapek ci tego nie pociągnął, chyba, co? Ja pierdziu. Jak nie grałem. Jak ja widzę te pola, tamtą grafikę, to wszystko. Ja nie grałem nigdy w tą edycję. Ja grałem. To była moja pierwsza edycja.
Ja, widzisz, no ja grałem od 2013, bo dopiero wtedy się od tej edycji zainteresowałem tą grą. Kurczę, jak ja zobaczyłem, bo to kolega Mateusz mi to pokazał, właśnie na necie, na YouTubie, ten filmik tam ktoś właśnie wrzucił, nagrał z tej farmy, ja mówię, ja pierdzielę, jak to można sobie tak kombajnem pojeździć, a ja byłem, jestem maniak, wiesz, żniw ogólnie, no to jestem maniak, czy to w farmie jak farmie, ale w realu, uwielbiam realne żniwa, i jak ja zobaczyłem, że można sobie tak kombajnem pojeździć po tym polu, pociąć te zboże i zaorać to, i zasiać, i przewieźć te ziarka, i przyczepę kupić, nie, no ja byłem zakochany, to była miłość od pierwszego wyjrzenia, uwierz mi. Ale pewnie dla ciebie teraz Farma 2009 to jest jak dla mnie Howling, jak gdybym teraz odpalił Howlinga. Tak jest. Też bym nie mógł tam egzystować już w tej grze. Zgadza się. Bo pomimo tego, że na tamte czasy to była... Rebelka. Rebelka, ale byliśmy też skazani na tego Howlinga, bo nie było nic innego. No to powiem ci szczerze, że ja dzisiaj bym na Howlinga zagrzyba, bym się nie przesiadł i podejrzewam, że ty byś się przesiadł na to z 2009. Tak, ale Hard Trucka lubiłem, powiem ci. Hard Trucka grałeś? Tak, no ja we wszystkie te tytuły grałem. I jeszcze raz, kurde, napomnę, może oglądając SCS, zróbcie w końcu, żeby było widać nasze ciężarówki. Możesz im gadać do tyłu. Kurde, nie, no naprawdę, to już mnie tak drażni w tym ETS-ie. To jedna rzecz, która mnie naprawdę ucieszyła, zasatysfakcjonowała. Możesz sobie wyobrazić, że te ciężarówki, które widzisz w chwili obecnej, to są twoje ciężarówki. Tak, o, dokładnie. Jedynie. Czemu sobie tak nie możesz wyobrazić? Możesz, kto ci zabroni? Jedynie. Ale nie, mi chodzi o to, że kierowca zjeżdża z trasy, na przykład jest odpoczynek, że stoi w garażu. No to niech ta ciężarówka do cholery stoi w tym garażu, tak? No, nie uwierzę, zaś ten etader mi się tutaj włączył, no come on. Nie, bo tutaj mam, na tym głównym sterowniku mam na domyślny, zamiast na profil ETS-2, znaczy ATS. I dlatego to będzie mi tak działać teraz już z tym etaderem. A no to tak. No. I proszę pana, powiem ci, że pomimo tego, że siedziało się nad tymi grami tyle czasu i kochało się te gry całym sercem i się ma do tych gier wielki sentyment, no to jednak ja bym nie powrócił teraz do Howlinga, nie? Nie jeden mnie namawiał, żebym po prostu nagrał coś z Howlinga, coś z Across America i tych starszych gier, ale powiem wam szczerze, że to już nie jest to, to już nie jest to, po prostu to już nie jest to. Już są inne wymagania, tak? Tu masz, kurczę, widzisz, nawet stacyjkę teraz będziesz miał i, kurde, przełącznik od kierunku. Kto by to w tamtych czasach o czymś takim pomyślał? Dokładnie. Albo lewarek, że od skrzyni biegów jeszcze prawdziwy lewarek od ciężarówki, no kurde. Dokładnie to. No. I pamiętam z Howlinga te latające naczepy. O Boże, kochane, co tam się działo? Zgadza się. Jak były na przykład takie przypadki, gdzie ci ruch AI jechał po prostu z prędkością żółwia, to się w tych plikach tam edytowało, żeby te przyspieszyło, jeździły szybciej. No to zaś, jak je przyspieszyłeś, to zaś naczepy fruwały, nie? To latało jak szmata. Zamiatało wszystko, co po drodze znalazło. O Boziu, jedziesz tutaj sobie, a ty ciężarówka z naprzeciwka składa ci się w scyzoryk. Dupci wtasz się przednio szyba, nie ma cię na mapie. Nie? Tak, po zycku skochany. I rozpęd w Hard Trucku też, pół godziny no to, kuźba. No to co, no to potem robili coś takiego, że żeby naczepy nie fruwały, to trzeba było im tam dopisać masę, że są cięższe. No dobrze, to. No to one się zaś pod wzgórza się zatrzymywały te zestawy, bo nie miały tego pociągnąć. Ja tylko pociągnę. Ja tylko pociągnął, ale widzisz, no nie szło tego po prostu rozwiązać w racjonalny sposób, nie szło na to znaleźć te takie uniwersalne recepty, ale mamy co wspominać, nie? Otóż ile, to. Ile się po prostu godzin przejechało w Howlingu na tych różnych modyfikowanych to naprawdę, mapach. Naprawdę. Ja sam robiłem... Ale powiem ci właśnie jeszcze druga sprawa, moje pierwsze odkrycie, jak ja się dowiedziałem, że można modyfikacje i do tego 2009 faktem połowa nie działała. Ale były modyfikacje i ja zobaczyłem, że można sobie ściągnąć taki czy taki ciągnik, czy taki kombajn. Jak ja w końcu, zamiast tylko tych, tam były, czekaj, fendy, same fendy tam były, tam w tej 2009, tylko i wyłącznie fend. Jak ja sobie tam w końcu wrzuciłem jakiegoś, wiesz, czy Case'a, czy New Hollanda, czy Ursusa, ja cię kręcę, to się ta gra po prostu... No miałeś orgazm, no. Tak, o to. Bardzo dobre ujęcie. To ja też miałem nieraz taki orgazm, prawda, odpalając ulubioną moją grę i widzę, Jezus, tutaj wentylatorek da się zainstalować, a jeszcze tak jak w Howlingu,
tam były takie warsztaty, gdzie podjeżdżałeś i mogłeś właśnie sobie dawać, tak jak tutaj mamy teraz ten dodatek kabina akcesoria, jest tam tak samo, tak, możesz sobie dodawać różne rzeczy, jakie niektóre ciągniki do Haulina miały wypasione, te, rozumiesz, na tamte czasy bajery, na przykład jakieś wentylatorki, które się ruszały, jakieś tam proporczyczki, jakieś to wszystko po prostu tak kręciło mnie. No to była frajda, to była taka frajda, jeszcze dodatkowo mogłeś sobie zakupić własne trailery, zbudować swoją własną bazę, oczywiście w tym, w edytorze mapy, gdzie ja się tym edytorem mapy bardzo dużo bawiłem, bo robiłem swoje mapy. Tak. I rozumiesz, to była frajda, po prostu to była frajda, a jeszcze mało tego, mogłeś po prostu ciągnąć zestaw pod tytułem zabudowa plus przyczepa, nie? I to było również bardzo fajne, na przykład tam mogłeś jajka sobie przewozić, czy jakieś inne bajery. No grafika nie urzekała, nie powalała na kolana, ale człowiek jak się wczuł w klimat, to go nic nie powstrzymało. Żadna grafika, żadne latające naczepy, nic go nie powstrzymało. Zgadza się. I były całe Stany Zjednoczone, były po prostu możliwe ładunki od wybrzeża do wybrzeża, a jeszcze tak dodatkowo w Across America miałeś jeszcze konkurencję, gdzie po prostu miałeś cztery firmy, z którymi konkurowałeś. No i tak po prostu, no, rywalizacja była, taka... Tak, tak. Taka symulacyjna, ale była. Tak, ale było. Było z kim walczyć, tak? Było z kim tam walczyć. Sobie wirtualnie. Tak, i miałeś tam jakiś sens w tej rozgrywce, prawda? Dokładnie, jakiś cel był nadany. Jakiś cel i na tamte czasy to było rewelacyjne. I jeszcze gdy zaczynałeś na przykład rozgrywkę, pamiętam, otrzymywałeś różne ciężarówki od swojego pracodawcy i te ciężarówki się zmieniały. One najpierw były w podstawowych wersjach, a potem na przykład ta sama ciężarówka, ale lekko potuningowana, tak, że tam pracodawca, tak, ci dał mocniejszy silnik, jakąś lepszą konfigurację. Dokładnie tak. Jak jeździłeś o wiele dłużej, to nawet ci zmieniał ciężarówkę na taką już od razu wypasioną. I to też miało swój smaczek. To też mogłeś kupić na przykład sobie ciężarówkę używaną albo nową, tak? Dlatego ja kocham te studio, ale z drugiej strony mam ochotę im nakopać tak do dupy, że nie masz żadnego pojęcia, bo tutaj co niektóre osoby mnie oskarżają, że ja tutaj chwalę studio za wszystko, co by... Bo wiesz, wypuścili teraz DLC, prawda? Na przykład ten Mighty Griffin Pack. I ja się wyraziłem dobrze na temat tego paku i mnie tutaj skrytykowali. Jak ty możesz chwalić coś, co zostało tylko wypuszczone na jedną ciężarówkę? I oni już zeszli tak na psy, że z tego wypuszcza tylko i wyłącznie dodatek na jedną ciężarówkę. To teraz co? Na każdą ciężarówkę z osobna będą wypuszczać dodatek i będą chcieli za to hajs? Oczywiście mnie to tam gdzieś też po sercu łaskocze, że to troszeczkę tak jest bim-bam-bom. Ale cóż ja na to mogę? Nie poradzimy. Czy ma jakiś sens cały czas na to narzekać? Ja myślę, że nie. To znaczy, wiesz co, jeżeli w końcu już naprawdę dużo osób by się zgadało pod jakimś tym tematem, na przykład tak jak mówię, czy to, co ty mówisz, ta konkurencja, żeby była, tak, jakaś tam, wiesz, kogoś ścigać, jakiś cel mieć, czy właśnie widok tych naszych kierowców, tych naszych ciężarówek, czy też można przerzucić sobie na manualne wyszukiwanie kierowcy zlecenia, oczywiście niech będzie z automatu, bo nie ogarniesz wszystkich, ale jakiemuś tam kierowcy na przykład chcesz wyszukać zlecenie z punktu A do punktu B i nawet niech on przejedzie te kuźwa 500 km na pusto po ładunek. A niech nie będzie, że na przykład wraca z pustą naczepą, bo nie mógł znaleźć zlecenia. Ale Bartek, tak jest też w realu. Nie zawsze masz ładunek z miejsca, gdzie się rozładowałeś. Ale to nigdy tak nie jest. Raczej no właśnie, więc bardzo rzadko bywa. Więc o co chodzi? No też właśnie. No. Słuchajcie, życie to nie ETS-2. Tam oni próbują po prostu zasymulować coś takiego, że kierowca nie zawsze znajdzie ładunek z tego punktu, gdzie się załadował. No dobra, no ale to przecież to ja praktycznie nie wiem, może to jest 1 albo 2%, że ja miałem w tej samej miejscowości załadunek, co miałem rozładunek. No. Ludzie. Zawsze przejeżdżam minimum 40, 50 czy nawet 200 km na załadunek. No ludzie, na pusto. Ale ogarnięci gracze, którzy mają kontakt z transportem w ten czy inny sposób, oni doskonale o tym wiedzą. No dokładnie. I oni na to nie narzekają. Narzekają ci, którzy po prostu grają sobie w ATS-a bądź też ETS-a drugiego i znają tylko transport z gry. I im się wydaje, tak, że w grze jest tak jak w realu. O Boże, kochany. Nie no. No come on. No. Moi drodzy, życie... Te razy przecież też na YouTubie do mnie pisali, czy na przykład ja z tego, jak zawiozłem tam powiedzmy do Francji ładunek, czy wtedy na pusto do bazy zjechałem po następne. Życie to nie bajka. Życie to wieczna walka o lepsze jutro. I tą walkę naprawdę wiele ludzi przegrywa.
Dokładnie tak. Ja mówię, moje, jeżeli kiedyś by na mnie mnie chcieli wysłuchać, ja mam tylko właśnie życzenie takie, abym mógł widzieć ciężarówki, które zakupuję i kierowców, którzy nim jeżdżą. Że mógł ich minąć tak jak w starym, poczciwym hardtracku na autostradzie, jedzie sobie z naprzeciwka, widzę ta ciężarówka, którą... Przynajmniej ten znaczek, żeby miały, nie? Ten znaczek, tak jak było właśnie w hardtracku, że tam albo był tak, znaczek. Albo tak, 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 że sobie jedzie. Wybrałeś tutaj, dokładnie. Wybierając profil, swój znaczek, nie? Tak. Tak, tak, bo tak. Tamte tak. Ciężarówki miały różne plandeki, różne tam miały malowania na sobie, ale miały tylko ten znaczek. Ja pamiętam, miałem niedźwiedzia i wszystkie moje ciężarówki miały logotyp niedźwiedzia. Wszystkie te moje ciężarówki. Słuchaj, przecież Ring and Roll, gdzie daleko tutaj patrzeć? Rosyjskie dokładnie. Studio. No przecież tam no. Jedziesz na trasie, widzisz swoje ciężarówki. Dokładnie. Tam dokładnie. Mijasz swoje ciężarówki. Ja mówię, ty masz z nimi kontakt, ja nie, weź, dzwoń do nich, kuźwa, męcz. Ale Bartek! Słuchajcie, ja ale czy oni sobie z tego sprawy nie zdają, ilu nowych, kolejnych, ilu ludzi by wróciło do tego projektu? Bo przecież odeszli, bo na przykład im się znudziło. Ty nie ja? Widzisz, że mam rękę w górze, że chcę coś powiedzieć? Nie widzisz tego? To znaczy, no proszę cię bardzo. No, proszę... A więc proszę państwa, szanowne widzki, szanowni widzowie, ja petycje coś piszemy takie. Do studia. Cichojta teraz, bo ja mówię, bo cię laćkiem trzasnę. Rzucaj! Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Wam się wydaje, że skoro mam kontakt ze studiem, to ja na nich płynę, że mają zmienić na przykład to i to i to i wnieść to i to i to. Nie, moi drodzy, to tak nie działa, nie działa. Do jasnej, urwanej, do jasnej, niepodległej, no siwy dym, no come on. Słuchajcie, to działa w taki sposób, że ja sobie tam koleżeńsko mogę pogadać z Erykiem, z Piotrem, ale moi drodzy, ani Eryk, ani Piotrek nie mają takiej władzy i nie mają... takiego poparcia przez inne, bardziej wpływowe osoby w studiu, żeby wprowadzić to, co my chcemy, żeby oni wprowadzili. Przecież ja tam byłem specjalnie z Adrianem w roku tym, pańskim, tak. Tym, obecnym 2016, tak właśnie po to, żeby namówić ich, żeby zrobili to, to, to i siamto. Udało mi się wynegocjować poprawę mostu. Postów. Ale mi przylagowało teraz, ale nie wiem dlaczego. Udało mi się tam wpłynąć na co niektóre rzeczy i naświetlić pewne problemy. Ale, moi drodzy, to maks, co ja mogę zrobić. Ja osobiście się pofatygowałem z Adrianem z Wolnego Kanału do studia, żeby im powiedzieć o tych rzeczach, które my byśmy chcieli mieć. Ale to, że my im o tych rzeczach powiemy, to nie znaczy, że oni te rzeczy muszą zrobić. Bo oni mają swój plan, swój pogląd na to i oni wiedzą, co oni mają robić. Oni sobie też nie pozwolą na to, żeby ktoś im dyktował, co oni mają robić. No, nie, to jest logiczne, tak. Jesteś twórcą gry. Albo inaczej. Dobra, zostawimy cię w tej perspektywie, w której teraz się znajdujesz. Jesteś kierowcą ciężarówki i teraz masz wyznaczoną trasę. Wiesz, że pojedziesz sobie, żeby jak najszybciej dotrzeć na przykład do punktu rozładunku, nie? Wiesz, że pojedziesz sobie autostradą, tu, tędy, kurde, zaś ten retarder. No nie, to niestety tak będzie musiało być z tym retarderem, ale ciężarówka normalnie mi startuje. Nie mam tutaj żadnych oporów. I teraz na przykład wujek Bochun ci zadzwoni i powie ci, ty Bartek, a jak ja bym ci kazał... No co tu się dzieje teraz? A jak ja bym ci kazał do Rzymu pojechać na przykład przez Katowice? Zobacz, pojechałbym, bo ty byś mi kazał. No, pojechałbyś? Tak, bo ty byś mi kazał. A, dupcyc. Nie, no normalne, że nie, tak. No. Ale wujcio, zobacz, przecież nie, ja tylko... Kurde, bo ja czegoś się potrafię pojąć. No. Kartrak. 10-12 lat temu. No. Jakie były silniki komputerów i tak dalej, gry całej. Można było takie coś zrobić, czyli to nie jest dla tych łubów, co teraz mają takie umysły, to wszystko, przecież to nie jest problem. A czy nie lepsza satysfakcja dla twórców gry, którzy, że sprawią odbiorcy taką frajdę, taką przyjemność, bo zrobią mu kuźwa to, że on widzi swoich kierowców, swoje ciężarówki, może im wyznaczyć trasę? No weź Bartek. Mi tylko to powiedz, bo ja tego po prostu no nie potrafię za cholerę zrozumieć. No. Bartek. Ja też zadaję sobie te pytanie, ale to, że ja zadaję sobie te pytanie, to nie oznacza, że ja sobie znajdę odpowiedź na to pytanie. Ja też zadaję sobie pytanie, dlaczego w poprzednich edycjach było to i to, jaki problem jest, żeby po prostu nie wnieść tego samego, co przecież zapowiadali, że te gry, czyli ETS-2 i ATS, będą miały w sobie wszystko to, co było najlepsze w poprzednich odsłonach, prawda? Ja, guzik. Tak powiedzieli. To są ich słowa. To są słowa
samego Pawła. Ale tego nie zrobili. Dlaczego? Bo Paweł chce to zrobić, on ma taką filozofię, że chce to zrobić ponownie, ale w lepszej odsłonie. Tylko cały pomysł leku w gruzach w tym momencie, kiedy po prostu te nowe pomysły są albo w ogóle nie wdrażane w życie, albo są wdrażane w życie z niesamowicie wolnym tempem. Oni po prostu, ja szybciej chyba mojego neoplana skleję, niż oni tutaj wprowadzą na czepy. Nie przypominaj mi, dobra? Bo mnie zaraz szlak trafi, kuźwa. Czekam na ten autobus i czekam. Ja też czekam na tramwaj, na autobus, na pociąg, ja przez całe życie na to czekam. Ja mówię, jedyne teraz wyjście to po prostu napisać petycję, zebrać ze 100 tysięcy podpisów i wysłać im. By wtedy może zrobili. No come on, co ja teraz zrobiłem? Ja nie mówię, bo jak niektórzy mają naprawdę takie zagadnienia skomplikowane, że no nie dziwię się, tak, że po prostu no takie coś czy takie nie wchodzi. Ale ja mówię o kwestiach, które no były dostępne dekadę ponad lat temu, tak? No tak, ja też o tym przecież mówię. No. Tylko że widzisz, taki zakup naczep. Myśmy rozmawiali z Pawłem o zakupie naczep. To znaczy... I wynikło to z tego, że on to chce zrobić, ale nie tak jak to było do tej pory. On ma na to inny pomysł. Ale teraz weźmy powiedz z tym zakupem naczep, wujek, że ci wejdę w zdanie. Na przykład jest gaz, jest coś na plan DG, jest coś na ponad gabary. To co, kupisz 10 naczep, czy jak to wygląda? Jak 10 naczep? No na przykład jedziesz sobie z Warszawy do powiedzmy Hanoweru, tak? I wjedziesz coś na naczepie typu kontener. Firanka. No firanka, plandeka. Jedziesz sobie coś tam plandeką. I na przykład z powrotem masz fajne zlecenie, ale już powiedzmy na silos czy na beczkę, tak? No. No i co wtedy? Ja nie wiem co wtedy, no. Wiesz, na plandekę nie załadujesz gazu, tak? No nie. No. Dlatego będziesz mieć, tak jak było to w poprzednich tych, że na każdą... Ty, wiesz co, bo zaraz się wkurzę, bo rozgadałem się teraz, słucham wszystkiego, myślę o wszystkim, tylko nie o tym, co tutaj robię. A. Coś mi się tutaj poblokowało, czekaj no. Ty, naczepa tak jakoś dziwnie nisko mi siedzisz, że tam ciągnikiem nie mogę wbić. To, a może nóżki się opuściły? No gdzie? No przecież tutaj działa to automatycznie. Wiem, ale jak mówisz, że jest niżej, opuść konia na poduszkach. No, gdyby się tak dało. To też taka zakostka, nie? Że każda ciężarówka jest podnoszona praktycznie no 80%. No, ma właśnie poduszki, że może opuścić czy podnieść sobie siodło, no a no tutaj tego nie ma. Plator. No. Ano, proszę pana, ja powiem ci tak. Bo mam tutaj od niektórych, od tych widzów, którzy wpadli do mnie tylko na chwilkę i usłyszeli, że ja tam gdzieś za coś chwaliłem, ale nigdy nie słyszeli tego, że ja za coś krytykowałem studio. A krytyki studia na moim kanale jest bardzo dużo. O, bardzo dużo, bardzo dużo. Jak ktoś ogląda wam, że... regularnie, to wie. Jeżeli ktoś ogląda mnie regularnie, to dobrze o tym wie i nie pogodzę się nigdy z takimi oskarżeniami, że ja tylko tutaj chwalę studio, tak, że może coś z tego masz, to, czy kiwie no, to. No tak, oni może naprawdę myślą, tak, że mam z tego jakieś profity, że tak, sobie mnie podpłaciło, żebym tutaj ich chwalił i tak dalej, i tak dalej. Jak z Logitechem było, nie? No nie wiem, no tak jak z Logitechem też tak miałem, nie? Człowiek chce powiedzieć jakąś recenzję, z czegoś zdać, a tu ci pierdzielą głupoty farmazony. Sprzedałeś się! Tak, ja, dokładnie. Kurwa! I to są właśnie, no, moi drodzy, to są emocje. Klinę tak, pod wpływem emocji. Zmusiłeś nie można, nie można, nie można, wiesz, bo zaraz jakiś wielki problem, tak? Tak, moi drodzy, to nie jest tak, że ja tylko tam studio za wszystko chwalę. Nie, 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 nie raz była krytyka. Tak jak powiedział Bartek, kto ogląda moje filmy regularnie, dobrze wie, że była też krytyka za niejedno. Niejednokrotnie. Ja też nie rozumiem wiele rzeczy i właśnie, żeby te rzeczy zrozumieć, właśnie dlatego pojechałem z Adrianem do studia SCS Software w tym roku byliśmy, żeby wyjaśnić sobie kilka rzeczy. Moi drodzy, kto wie, może jeszcze do studia pojedziemy, być może nie, może mają nas już tam dość, bo marudziliśmy bardzo dużo, chcieliśmy wynegocjować. Adrian wam może to potwierdzić z wolnego kanału. Powiem wam, że jak byłem tam dwa dni, przez dwa dni marudziłem im o zakupie naczep. Paweł powiedział wyraźnie,
On to chce zrobić. Będą naczepy do zakupienia. Ale nie tak, jak to wyglądało do tej pory, ponieważ po pierwsze, on nie chce kopiować, nie chce powielać tych pomysłów, tylko chce je... po prostu chce wprowadzić je w nowym kształcie. W nowym kształcie. Z nową po prostu funkcjonalnością, że może sobie zakupować naczepy, ale też przy okazji mógłbyś po prostu tam naklejać swoje barwy firm. Czyli coś taki edytor tej naczepy, prawda? Że mógłbyś na przykład zrobić to i to. A ja tylko daję przykład. Nie, on tak... Ja tylko tak wywnioskowałem, on nie powiedział tak dosłownie, tylko tak wywnioskowałem, że tak mogłoby to być. Natomiast... On to chce po prostu zrobić inaczej. Tylko, żeby zrobić to inaczej, do tego etapu, kiedy on chce to wprowadzić, musi jeszcze wprowadzić kilka innych etapów. To jest taka reakcja łańcuchowa. Nie może pominąć żadnego ogniwa, zanim wprowadzi zakup naczep, dopóki nie zrobi te, rozumiesz, punkciki, przez które trzeba przejść. I on będzie stopniowo, najpierw to i siamto, żeby po prostu dojść do tego pułapu. To niestety w przypadku studia SCE Software może potrwać jeszcze lata. Prędzej się doczekamy swoich własnych, no ja nie wiem, no w moim przypadku to już wnuków, bo już dziecko mam, ale ci, te pokolenie młodsze... Albo po prostu wyjdzie na to, że ktoś inny stworzy podobną grę i wygryzą ją. Na to bym nie liczył. Kto by to zrobił, powiedz mi. No też. Ci deweloperzy tacy więksi, oni, ich to nie interesuje. Oni będą produkować gry pod tytułem chodzę i strzelam do wszystkiego, co się rusza, pip, 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 pap, pip, pap, pap. Ich świat symulacji nie interesuje. Chociaż symulatory zyskają coraz to większą pozycję na rynku w ogóle gier, nie? Także zainteresowanie chociażby na farminga. Zobacz sobie, jak teraz rzucili się na farmingi. No. No. Także widzisz, co się tam dzieje w tym kierunku. Ale moi drodzy, to, że coś dzieje w tym kierunku, to nie znaczy, że od razu będzie jakaś wielka rewolucja. Na tą rewolucję jeszcze niestety będziemy musieli poczekać. Ja na przykład powiem wam szczerze, że marzyłaby mi się jakaś rywalizacja dla ATS-a i ETS-a. Wydałoby się. Jakiegoś takiego większego... na przykład wyobrażasz sobie jeździć po takim świecie, jak na przykład prezentuje GTA 5. I jedziesz sobie tam taką ciężarówką pełną... Znaczy, możesz tam jeździć sobie ciężarówką, ale co, no, hello. To nie jest taka przyjemność, jak tutaj prowadzić ciężarówkę, gdzie możesz sobie wszystko powłączać, powyłączać, o, nawet retarder gdzieś sam włączy. Bo masz poszaniony profil w tym momencie. I guziki ci nie działają. Ale chodzi o to, że tak na spokojnie możesz sobie przewodzić ładunki po takim rozbudowanym świecie otwartym, że masz go tak fajnie zrobione jak na przykład w GTA 5, czy też na przykład w jakichś innych grach z otwartym światem, jakieś sandboxy i na przykład takiego sandboxa ci ktoś wypuszczał. Ring and Roll miał naprawdę duży potencjał, tylko że Ring and Roll jest grą też no, pozostawiającą wiele do życzenia. Aczkolwiek coś tam się już coś dzieje, bo jest jakaś fabuła, są tam jakieś zadania osób trzecich, no coś tam można więcej zrobić, jest policja, jest mafia, jest ten... No ja bym wolał jednak taki element nastawiony na symulację, ale w takim świecie rozbudowanym na klasę GTA 5. Ale niestety żaden deweloper tego nie zrobi. Żaden deweloper tego nie zrobi, bo on w tym nie widzi interesu. On widzi w tym niszę, on widzi w tym mało hajsu, dlatego nie będzie inwestował w to, bo nie odzyska tej kasy z tej inwestycji. Więc tutaj pcha się na myśl jedna rzecz. Jak to jest, że małe studia ryzykują i pchają się w taką tematykę pomimo tego, że to jest nisza, a większe studia nie chcą tego robić. A no sens jest w tym taki, że te większe studia chcą konkretne zyski, chcą konkretną kasę. One by nie zgodziły się na dochody miesięczne takie, jakie ma studio SCE Software. Tak. Bo oni muszą utrzymać większą kadrę, oni muszą płacić większe rachunki, większe podatki i tak dalej, nie? To jest szereg takich rzeczy, o tu, i tu kolejny temat, wtedy kolejny temat pojęcia. Się nasuwa, że czemu to jest płatne, dodatek i tak dalej, no. Każdy, kto jest myślący i dorosły i logicznie myśli, po prostu zda sobie sprawę z tego, że oni też muszą zarobić, tak? Nie będą przecież robić nikomu prezentów, przecież co, teraz linie miejska, komunikacja miejska, na przykład autobusy, co, będą cię wozić za darmo? Przepraszam, no Brodnicy to jest. Brodnicy jest darmowa komunikacja, nie? No ale kosztem tego, że na przykład teraz parkingi w Brodnicy są dwa razy droższe, tak? Na osobówek.
No właśnie. No, komunikacja jest miejska, darmowa. Proszę bardzo, wsiadasz w autobus gdzie chcesz, bez kupowania biletu. Przyjeżdżasz sobie z punktu A do punktu B, możesz nawet cały dzień siedzieć w autobusie, sobie krążyć po Brudnicy za darmo. Ale to się przekłada na to, że bilety po prostu w strefie parkowania podrożały dwa razy, tak? Ja doszedłem do wniosku, że już nie mogę się golić przed odcinkami, bo potem te światło, które się świeci na mnie, takie LEDowe nowe, robi ze mnie, tak, robi ze mnie takiego bledziucha, że ja tutaj jestem albinosem w tym momencie, tak patrzę na siebie w kamerce. Wujek Bogun albinos. Nasycisz kolory. Tak, pigment ze skóry mi znika całkowicie. Także, słuchajcie, ja dzisiaj całkowicie po amerykańsku, zobaczcie jaką fajną koszulkę taką. Yeah. Dlatego ten strzępisty orzeł tak dzisiaj mi wyskoczył, proszę tak. bardzo, jaka fajna ciężka krówka, widzicie? Także ja dzisiaj tak pod klimacik z Bartasem. Tak jest. Bartas, może kiedy zagramy sobie w końcu w tym multiplayerze? A jasne, że tak. Moi drodzy, to na dzień dzisiejszy niestety wszystko. Ja wiem, że wszystko co fajne szybko się kończy. Mi z Bartkiem niesamowicie dobrze się grało. Ale moi drodzy, dzisiaj jest niedziela. I to wsteczna niedziela. Wy ten odcinek dopiero widzicie no, z tygodniowym opóźnieniem. Ja ten odcinek z Bartkiem nagrywam 2 października 2016, a wy go widzicie dokładnie tydzień później. Urodziny mojego brata. Wszystkiego najlepszego dla brata. Tak jest. Moi drodzy, widzicie ten odcinek z opóźnieniem tygodniowym, dlatego, że po prostu Bartek jutro wyjeżdża w trasę i nigdy nie wiadomo, kiedy ja się znowu z nim Dafiskiem. I to Dafiskiem swoim ulubionym. I nigdy nie wiadomo, kiedy po raz kolejny nadarzy się taka okazja, żeby znowu z Bartkiem zagrać i coś nagrać. A Bartek... Ja ci tylko mówiłem, akurat gdzieś tak za około 3 tygodnie zjadę, to farma powinna wejść i ja się piszę na pierwszy odcinek. A spisałeś testament? No jak nie, jak tak. No to jak ty chcesz grać, jak ty za 3 tygodnie chcesz zjechać? No dobra, no to za 4. Także moi drodzy, ten odcinek wydarzył się tydzień temu. Natomiast tak ja mam nadzieję, że w czasie teraźniejszym bawiliście się tak dobrze jak tutaj z Bartkiem. Oczywiście poruszaliśmy wszelakie ciekawe, bardziej ciekawe i mniej ciekawe w zależności od persony tematy. Ale moi drodzy, najważniejsze jest to, że gry łączą, a nie dzielą. Tutaj otóż to. Pewne motto rozsławione przez mojego sąsiada Roysona. Rojo, pozdrawiam cię. Wiem, że mnie nie oglądasz, ale tak cię pozdrawiam. Również pozdrawiam. Także moi drodzy, gry łączą, a nie dzielą i trzymajmy się tego, trzymajmy się tego. Pomimo tego, że nie każdy lubi ATS-a, to jednak mam nadzieję, że każdy przynajmniej, no nie wiem, słucha tego, co my tutaj mówimy i o czym my tutaj mówimy, bo przypominam, że ATS jest prowadzony w takim samym charakterze jak ETS drugi i tutaj również będę odpowiadał na wasze pytania, które zostawiacie mi na fanpage'u, w skrzynce mailowej oraz w sekcji komentarzy. Także moi drodzy, zapraszam was do ATS-a. Mi dzisiaj udało się przekonać do ATS-a Bartka. I będę po prostu jak wirus, będę zarażał wszystkich tych, którzy ATS-a z jakiegoś powodu nie lubią, do tego, żeby go polubili. ATS naprawdę jest bardzo ciekawy, tym bardziej, że szykują się w ATS-ie pewne rewolucje. Na przykład będzie, z czego już możemy wywnioskować po screenshotach, które są umieszczane bezpośrednio na blogu, czy też na forum studia SS Software, będzie po prostu poszerzana, będzie przeskalowana cała mapa, a potem będą kolejne DLC. Już tutaj również dość bogata jest scena moderska do ATS-a. Także robi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze chciałem się odnieść do jednej kwestii z poprzedniego odcinka, gdzie jeden z widzów pewnie nie zniósł mojej krytyki na temat mapy Coast to Coast, czy tak jak ona się nazywa. No widocznie ten pan lubi bardzo tą mapę, a ja tutaj wyraziłem swoją krytykę i niezadowolenie na temat tej mapy. Moi drodzy, pozwólcie mi po prostu zachować swoje opinie. Jeżeli coś mi się nie podoba, chciałbym wam o tym powiedzieć, że mi się to nie podoba. I nie traktujcie tego, że ja coś tam zhejtowałem, bo hejt to jest zupełnie inny termin od krytyki. Hejt to jest zupełnie tak. Krytyka nie jest hejtem, a hejt nie jest krytyką. Trzeba rozróżniać. Trzeba to rozróżnić. Jeżeli ta mapa mi się nie podobała i odradziłem tutaj koledze tą mapę, bo ona mi się nie podobała, no to nie jest to hejt. To jest twoje zdanie. To jest po prostu moje zdanie, jest to krytyka danej rzeczy, bo mi się nie podoba. Jeżeli wyjdzie wersja 1.9 tej mapy i zobaczę, że coś tam zostało dużo poprawione, jeżeli ona się zmieni, to wtedy swoje zdanie zmienię. Bo zdanie jest po to, żeby go czasami zmieniać. To jest właśnie jak najbardziej na czasie, że wujcio, jeszcze tylko tak powiem, jeżeli mogę.
No, śmigaj. Właśnie w tym materiale, który dzisiaj dodałem, to znaczy dzisiaj, drugiego, wy to oglądacie w przyszłości, czyli dziewiątego, ale tam napisałem również dużymi literami, bo tam się wyraziłem po prostu mojej opinii o Mercedesie bardzo krytycznie, tak? O tym samochodzie. Bo to jest samochód nie dla mnie i tak dalej, ale napisałem tam, jest nawet na materiale, będzie napis, który będzie się wyświetlał przez 2 czy 3 minuty, że to jest tylko, że wyrażam tylko i wyłącznie swoją opinię i proszę się tym nie sugerować. Natomiast są osoby, które żyją tymi naszymi opiniami, przyjmują je za bardzo do serducha. No właśnie. Na przykład u mnie był taka sytuacja, gdzie w serii Modelarstwo Widzów odcinek 11 powiedziałem, że nie lubię Skody i zaraz mi tam jakiś małolat napisał, że obraziłeś mojego dziadka, bo on jeździ Skodą. Bardzo mi przykro, że twój dziadek jeździ Skodą. Ale jeżeli Skoda mi się nie podoba, to mówię, że Skoda mi się nie podoba. Z jednej strony oskarżacie mnie o to, że ja tutaj trzymam ze studiem, że tylko chwalę ich produkty, chociaż tak naprawdę nie jest. A z drugiej strony, jeżeli coś krytykuję, to krytykujecie mnie za to, że ja krytykuję i wpisujecie mi w usta hejt. Nie, moi drodzy, to tak nie działa. Także, moi drodzy, proszę co niektórych o otrzepanie się z zimowego... Ogarnięcie. Roku. Ogarnięcie się i po prostu pozwólcie nam być sobą. Nie ma sprawy, ja wam tutaj mogę mówić to, co chcecie słyszeć. Tylko czy ja wtedy będę w waszych oczach prawdziwym bokunem? No właśnie. Czy ja będę kimś wiarygodnym, czy raczej będę kimś sztucznym? To teraz prosty przykład. Teraz na przykład ja się wyrażałem negatywnie o Mercedesie, to tak samo jakby teraz do mnie przyszedł ktoś, jakiś przedstawiciel Mercedesa, słuchaj, zapłacę ci 10 tysięcy, wyraź fajną opinię o Mercedesie. No, za 10 tysięcy to bym wyraził fajną opinię o Mercedesie. No i co, i za miesiąc wtedy bym musiał powiedzieć, słuchajcie, dali oni mi dobrą kasę, dlatego tak powiedziałem. Moi drodzy, powiem wam tak z zaplecza mojego kanału. Miałem już kilka propozycji, żeby zopiniować jakiś produkt z dobrą moją opinią. Ja odpisałem, mogę zopiniować ten produkt, ale moim niezależnym zdaniem i już nie otrzymałem od tych stron odpowiedzi. Także docencie to. Mogłem tego wam teraz nie mówić, ale powiedziałem. Dlaczego to powiedziałem? Powiedziałem to dlatego, że tutaj macie autentycznego wujka bohuna. Koniec i kropka. Tak nie ma, że boli i nie ma, że przeważ. Jeżeli chcecie sztucznego wujka bohuna, jak ja bym miał mówić tutaj rzeczy, które po prostu nie chcę o nich mówić, ale żeby wam zrobić dobrze dla ucha i dla waszego zadowolenia, to powiem wam tak, że jak ja bym miał być taki sztuczny, to wolałbym zamknąć ten kanał. Brawo. No i tyle. To wszystko, co mam do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że Bartek chyba już też się wygadał. Tak jest. Chcesz Bartek jeszcze powiedzieć? Nie, ja już za dużo nagadałem. Także wygadaliśmy się w tym odcinku. Mam nadzieję, że dotarły do co niektórych pewne rzeczy, takie nasze przesłanie. No i moi drodzy, do następnego. Ja wam życzę szerokości, przyczepności, uważajcie na krokodylki i misiaczki, a tutaj w Stanach Zjednoczonych, to ja nie wiem, co oni tutaj mają. Pewnie nietoperze i wiewiórki. No nie wiem. I kosiarki. O tutaj w Stanach Zjednoczonych uważajcie na nietoperze i wiewiórki i kosiarki. Moi drodzy, miłego dnia wam życzymy, miłego weekendu, dość widzenia na dzień dzisiejszy, do następnego. Do usłyszenia i zapraszam również do siebie na kanalizator. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Link do kanalizatora Bartka będziecie mieli w opisie do filmu. Tak samo jak w opisie do filmu będziecie mieli odnośnik do ProRace 2, gdyby ktoś był zainteresowany tym właśnie sterownikiem, którego można rozbudować w dodatkowe funkcje. Wszelakie informacje niestety w języku angielskim znajdziecie właśnie tam na tej stronie. Mówił Max Kolonko, jak jest? Z tej strony wujek Bokun, Kolanko, mówię jak jest, z Ameryki. Dość widzenia, do następnego. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!